Wybiła godzina 17, w związku z tym czas zacząć nasz kolejny webinar. Witam Was serdecznie na kolejnym webinarze z cyklu Zaprogramuj przyszłość. Ja to już tak wyszło, że już drugi raz prowadzę dla tego NUTS-a webinar, tym bardziej jeżeli są osoby, z którymi widziałam się poprzednio, to witam serdecznie. Jeżeli są osoby nowe, to również serdecznie pozdrawiam i witam. Jesteśmy w takiej kameralnej grupie osób. Przypomnę tylko, że webinarium odbywa się w ramach programu Zaprogramuj przyszłość. Jest dofinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu operacyjnego Polska Cyfrowa. Może troszeczkę na początek powiemy sobie o takich tutaj naszych technicznych ustaleniach, ustawieniach, o tym, jak to może funkcjonować. Napiszcie mi, czy to jest Was pierwszy webinar, czy już może braliście udział, to też mi ułatwicie tutaj wyciągnięcie wniosków. Pierwszy. Jeszcze 15 temu zastanawiałam się, czy nie będę tutaj sama. Natomiast z biegiem czasu, im bliżej godziny 17, tym bardziej uśmiechałam się sama do siebie, ponieważ pojawiały się osoby i widziałam, że czekacie w poczekalni. Okej, okay, skoro jesteście pierwszy raz, to ja Was bardzo, bardzo serdecznie witam. Ja nazywam się Marta Flewkiewicz-Borkowska. Jestem trenerką i mentorką w tym programie. Jestem też nauczycielką języka niemieckiego w Pielgrzymowicach. Oprócz tego prowadzę różnego typu szkolenia dotyczące wykorzystania nowoczesnych technologii i gdzieś tam ta tematyka jest mi bliska. Dzisiejszy nasz temat to odwrócona lekcja. Ja na to mówię lekcja do góry nogami. Wiecie co, tak czasem się mi monitor trzęsie, ponieważ kota mam w domu i on tak wyskakuje z takich półek, które mamy tu poukładane, na stół. W związku z tym, jak czasem zatrzęsie, to po prostu on tutaj chodzi. Może się pokaże. Słuchajcie, mamy ze sobą do spędzenia trochę czasu. Już wiem z doświadczenia poprzednich webinarów, bo jest to czwarty, który prowadzę, że pomimo tego ten czas jednak szybko leci. Zależy mi na tym, żeby ten czas wykorzystać jak najbardziej dla Was. Bo ja tu jestem dla Was i tak naprawdę ten webinar jest dla Was. I to Wy macie z tego wyciągnąć jak najwięcej, to Wy macie jak najwięcej refleksji wnieść do siebie, wiedzy, a także praktycznych umiejętności. W związku z tym, oprócz jaki mam plan w ogóle na dzisiejsze popołudnie, to takie, że najpierw taka rozgrzewka, czyli to, co właśnie robimy teraz. Troszeczkę zakotwiczymy się w temacie, porozmawiamy. Później pojawi się troszkę teorii, tak? Czyli chciałabym troszeczkę pokazać, na czym ta odwrócona lekcja polega. Też instrukcja krok po kroku, jak się za to zabrać w ogóle, za pracę w tym modelu. Później zaprezentuję narzędzia oraz przykłady zastosowań. No i będziemy mieć twórczą pracę warsztatową, czyli będziemy pracować, wy będziecie pracować, a ja będę też udostępniać Wam ekran. I tutaj taka krótka wskazówka, bo zawsze najpierw ja Wam pokażę krok po kroku, jak to się robi z udostępnieniem ekranu, a później jeszcze raz Wy możecie zacząć i razem ze mną, bądź też jak będzie trzeba, dostaniecie po prostu wolny czas, a ja będę tutaj w tle po prostu w razie czego interweniowała, odpowiadała na pytania, czy natknięcie się na jakiś problem. Dlatego zależy mi na tym, żeby taka była luźna atmosfera, żebyście spokojnie komunikowały, bo chyba jesteśmy same panie. No tak się składa. Normalnie na czacie, czy jak coś jest nie tak, czy za szybko, czy jeszcze raz powtórzyć. Powtarzam jeszcze raz, ten webinar jest dla Was i to Wy tutaj macie czuć się przede wszystkim zaopiekowane i ma nic nie być za szybko, ani też skomplikowane. No dobrze, to słuchajcie, ja Wam powiedziałam, że ja z Pielgrzymowic, generalnie rzecz biorąc, to
Mieszkam w Jastrzębiu, ale pracuję w Pielgrzymowicach. A wy mi napiszcie w takim razie, skąd wy jesteście na początek na czacie i czy tylko klasy 1-3 uczycie, czy może też tak jest, że inne. Ciekawa jestem. Może też po prostu innych przedmiotów. I o wszelkich jakichś problemach, czy też jakby było mnie źle słychać, albo by coś przerywało, również piszcie. Jeżeli się zdarzy, że mnie wyrzuci, pomimo że jestem na kablu i mam bardzo dobry internet, to może się tak zdarzyć, bo tak się zdarzało na poprzednim webinarze. Mogę też się jakoś zawiesić, dlatego ja się tak trochę będę ruszać, bo jak się zawieszam, to wtedy ekran się nie rusza. I wówczas słuchajcie. Ja wrócę zaraz, po prostu muszę sobie zrestartować wyszukiwarkę, na nowo wejść i pojawię się znowu. O, super, pojawiają mi się osoby, piszecie w większości 1-3, ok. Super, też plastyka się pojawia w klasach starszych, świetnie. Ja teraz prowadziłam właśnie zajęcia nie plastyczne, ale w ramach zajęć artystycznych, zakres gimnazjalnych, arteterapeutyczne. Takie przez działania artystyczne przemycanie trochę pracy nad emocjami, nad poczuciem wartości. Takie też bardzo, bardzo fajne, takie moje eksperymentalne zajęcia. Bardzo fajnie. Wynika z ewaluacji, że się sprawdziło. Dobra. Ale widzę, że powoli piszecie. W związku z tym, słuchajcie, przejdziemy do tego. Aha, oczywiście, słuchajcie, będą też przerwy, żeby nie było. Dbamy o siebie. Jak chcemy jeść, to jemy. Jak chcemy pić, to pijemy. Jak potrzebujemy iść coś zrobić, to też idziemy to zrobić, tak? W związku z tym, cześć Aniceta, witam Was w ogóle wszystkich. W związku z tym proszę się absolutnie nie stresować tym, że jesteście tutaj, nie wiem, jakoś przykute. Proszę o szczerość, o pisanie, o zadawanie pytań i będzie dobrze. Myślę, że będzie nam tutaj dobrze przez ten popołudniowy czas. Nie wiem, jeszcze u mnie jest mega fajna. W ogóle mieliście u Was seminaria, były te podsumowujące, bo właśnie dzisiaj u mnie w szkole właśnie mojej w Pielgrzymowicach miało miejsce podsumowanie właśnie za programem Przyszłość, bo moja szkoła rodzima, w której też pracuję, dziewczyny z 1-3 właśnie też wzięły udział w tym programie i prowadziły zajęcia i u nas się właśnie dzisiaj, słuchajcie, odbyło podsumowanie. Super, super. W kameralnym gronie, ale było no, Piotrkowski. Piotrkowie by musiał być, bo wszędzie były. Naprawdę, teraz przez ten ostatni czas na pewno był. Dzisiaj wiem, że był u nas w Pielgrzymowicach i w Częstochowie. Co do dat poprzednich nie jestem do końca pewna, ale 100% był. Dobra, to przejdźmy do meritum. Odwrócona lekcja, odwrócona klasa. Z czym Wam się to kojarzy? Proszę bardzo, wychodzicie na stronę menti.com, czyli na tą stronę, co tu jest. Otwórzcie sobie nową tutaj kartę u góry. Wpiszcie menti.com, wpiszcie ten kod, który tutaj daję w kółeczko i napiszcie mi Wasze skojarzenia. Z czym Wam się to kojarzy? Co myślicie, co to jest ta odwrócona lekcja? Tak jak myślicie, tak po prostu napiszcie. Nie będę tutaj narzucała jakiegoś, po prostu powiedzcie, jak to jest. A ja zaraz spróbuję udostępnić ekran, bo u mnie powinno się to pojawiać. U Was nie, u Was tylko możliwość odpowiedzi, natomiast u mnie powinno być. Tam się pojawią Wam takie miejsce. I będziecie mogły w tym miejscu po prostu wpisać swoją odpowiedź na to pytanie. Czyli co to jest odwrócona lekcja? Z czym mi się kojarzy? Może na czym polega, jak będzie prościej? Wszystko, co Wam się kojarzy. Odwrócenie ekranu jest zawsze. Jak ja będę Wam udostępniała ekran, to też jest tak, że ja nie zawsze od razu widzę wszystko, co się dzieje na czacie. Dlatego musicie być troszeczkę wyrozumiali, ale będę starała się robić, co mogę. Tam dziel się swoim ekranem. Bardzo to trzeba szybko, wiecie, w ogóle robić. O, już jest. Już powinniście widzieć mój ekran. Widzicie, super. To teraz ja Wam udostępniam, ja Wam właśnie tu udostępnię, co ja widzę.
Lekcja, którą przygotowują uczniowie i prowadzą ją. Podejście do tematu z innej strony niż zazwyczaj. Ma jeszcze więcej skojarzeń. No, co tam jeszcze? Na razie się nie będę ustosunkowywać do tego, co piszecie, tylko poczekam na więcej. Poczekam może, aż jeszcze ktoś napisze. Tak się ona trochę przełączała. O, dzieci uczą, dzieci uczą, nauczyciel się uczy. Aha. Ktoś jeszcze? Jeszcze jakieś skojarzenie? Śmiało możecie pisać, co wam się skojarzy, jak myślicie, co to jest. Na czym polega, może takie pomocnicze pytanie, z czym się kojarzy. Napiszcie, może, czy, a jak jest jakiś problem, też się pojawił, to też mi dajcie znać. O, to uczniowie mają decydujący głos, nie nauczyciele. Kolejna tutaj osoba. Aha. Beata mi napisała na czacie. Uczniowie przygotowują problem i go rozwiązują. Ok, bo też możesz spokojnie, Beata, wejść na tę stronę menti.com, użyć tego kodu i wpisać. Ja tak celowo trochę daję takie narzędzie, wam pokazuję, żebyście też zobaczyły, jak fajnie można wykorzystać jakieś narzędzie. Macie tablety w tym projekcie, być może pojawią, wiem, już weszłam, być może pojawią się jakieś nowe, wówczas też fajną formą uzyskania szybkiej odpowiedzi od uczniów i od razu jej przedyskutowania jest właśnie na przykład wykorzystanie tego narzędzia, wam napiszę, jak on się nazywa, mentimeter.com, tak, mentimeter.com. Zaczynamy od końca, idziemy do początku. Aha. Zaczynamy od końca, idziemy do początku. Dobra. Czyli mamy. W większości pojawiają się tutaj informacje, że lekcje przygotowują uczniowie i prowadzą je. Nauczyciel się uczy. Inna strona. Od tyłu. Ok. Dobra. Dobra, oczywiście wiecie. Takim menti możecie też zadać pytanie dotyczące ostatniej lekcji na przykład, albo na koniec lekcji, czy też jakiegoś zagadnienia tematycznego, bo wy w jeden trzymacie tak, że też nie macie tak typowo na lekcję, to sobie możecie robić też blokowo różne te edukacje, w związku z tym też po jakimś projekcie, czy po jakimś zagadnieniu tematycznym, fajnie, czy też obszarze, fajnie możecie po prostu fajnie możecie zebrać szybko informację zwrotną. Jeden ze sposobów, tym razem troszeczkę cyfrowo. Uczą się nauczyciele i uczniowie, jeszcze Aniceta pisze. No dobra. No to słuchajcie, no to w takim razie ja wrócę już do prezentacji. Zamknę współdzielenie ekranu i powinnam się pojawić. Dobra. I powiem wam, że jeśli uczniowie uczą nauczycieli, to jest to metoda uczymy innych. Tak? Uczymy innych, czyli właśnie uczniowie wchodzą w rolę nauczyciela i na przykład prowadzą lekcję. Oczywiście z naszym wsparciem wcześniej, z omówieniem tej lekcji, z uzyskaniem informacji, co ma być, a później z podsumowaniem i z ewaluacją. My jesteśmy jakimiś takimi, pełnimy taką rolę osoby wspierającej, przewodnika i uczestniczymy też w lekcji lub jesteśmy obserwatorami. Natomiast model odwróconej lekcji polega trochę na czymś innym i postaram wam się w takim krótkim, teoretycznym skrócie to wyjaśnić. Jeżeli chcecie komentować, coś dopytywać, to spokojnie piszcie na czacie. Ja widzę czat i będę się do tego ustosunkowywać. Nie jest nas aż tyle osób, żeby mi te odpowiedzi jakoś nie wiadomo jak szybko uciekały, więc spokojnie ogarnę też czat, więc jak jakaś się pojawi refleksja, myśl, pytanie, coś takiego, co myślicie, że trzeba napisać, to po prostu piszcie. Więc wyobraźmy sobie tradycyjną lekcję, tak? Czyli tradycyjna lekcja polega na tym, że w większości przypadków to jest, że nauczyciel prezentuje treści na lekcji, uczniowie przyswajają prezentowane przez nauczyciela treści i w domu mają wykonać ćwiczenia.
tak? Czyli w domu wykonują ćwiczenia związane z tym tematem lekcji, o którym mówiliśmy. Tak wygląda to mniej więcej tradycyjnie. Dlaczego ja zrobiłam przyswajają w cudzysłowie? Ponieważ z tym przyswajaniem różnie po prostu jest, tak? Generalnie przyjmujemy, że przyswajają, ale czy rzeczywiście przyswoją, czy nie, czy rzeczywiście nas słuchają wtedy i to rzeczywiście do nich chłoną i to do nich dociera, no to już jest inna broszka. I teraz w tej tradycyjnej lekcji pojawia się taki problem, że uczniowie szybko zapominają, no, nie uważają na lej. Albo też zdarza się, że w domu nie ma nikogo, kto pomógłby im w ćwiczeniach. Tak? Albo po prostu rodzice są zbyt zajęci, albo nie chcą tego robić, albo w przypadku już tych późniejszych przedmiotów po prostu już nie mają takiej wiedzy. No i wyzwala to frustrację. Przede wszystkim w nas, nauczycielach, tak? Im więcej problemów się gromadzi, tym większa jest nasza frustracja, tym bardziej to wszystko się w nas gromadzi i doznajemy takiego poczucia bezsensowności, tak? Ale, no, ale tak robimy od lat, tak to się robi, więc tak działamy. I w modelu odwróconej lekcji to jest tak, że nauczyciel prezentuje treści na między innymi formie multimedialnej i to między innymi to jest raczej najczęściej w formie multimedialnej, bo w odwróconej lekcji chodzi o to, żeby właśnie wykorzystać nowoczesne technologie, żeby właśnie wykorzystać ten internet, te właśnie narzędzia cyfrowe do tego, żeby przekazać treść. Uczniowie zapoznają się z tym materiałem w domu, tak? Zapoznają się po prostu w domu, mają obejrzeć, zobaczyć, a na lekcji wykonują ćwiczenia. Są aktywni na lekcji. Czy też ćwiczenia, czy też jakieś inne formy aktywności. Nie chodzi mi o to, że siadają nad zeszytem ćwiczeń przez całą lekcję, ale chodzi mi o to, że staramy się te aktywności, ponieważ mamy całą lekcję wtedy na to, żeby te aktywności wdrożyć i żeby robić te ćwiczenia, bo już nie musimy tracić czasu na te treści, które on miał obejrzeć w domu. To możemy wymyśleć więcej ćwiczeń, więcej aktywnych działań właśnie związanych z tą tematyką i ją przetwarzać. Bo chodzi o to, żeby bardziej ten materiał przetwarzać. No i korzyść z tego jest taka, że jeżeli jest jakiś problem, to uczniowie mogą zapytać nauczyciela. Czyli jeżeli mają problem w tych ćwiczeniach, w tych zadaniach, które nauczyciel przygotował, to zawsze mogą zapytać. Nauczyciel może indywidualnie pracować z każdym uczniem, czyli totalnie już może zindywidualizować na bazie tego, tej treści, które mieli na zadanie domowe. Pozostaje też więcej czasu na zapas, tak? Bo jeżeli tylko i wyłącznie na lekcji pojawia się wykład, czyli my przekazujemy treść uczniom, to na ćwiczenia z reguły mało starcza czasu, a jak starcza, to chcemy zrobić tych ćwiczeń jak najwięcej i nie mamy takiego czasu na zapas, żeby podziałać coś, co będzie inne niż dotychczas. Jakie są ogólnie zalety? Wymieniłam tutaj kilka, być może jest ich jeszcze więcej. Uczniowie zawsze mogą wracać do materiału, tak? Bo jeśli przygotujemy im coś w formie multimedialnej na dany czas, to już zawsze będzie, tak? Mamy indywidualizację i doradztwo. Możemy skupić się na uczniach słabszych, czy też bardziej rozwinąć tych uczniów w domu. Jest też praca we własnym tempie. My też możemy zauważyć, jak uczniowie pracują. Wzajemna pomoc uczniów, rozwijanie przede wszystkim umiejętności społecznych, wykorzystywanie technologii informacyjno-komunikacyjnych. Oczywiście ta forma zajęć jest ciekawsza, bo coś się na tych lekcjach dzieje. Unikanie powtórzeń, bo staramy się tak formułować te aktywności ćwiczenia, żeby się jednak nie powtarzały. Możemy właśnie je też zróżnicować. Przenosimy też trochę odpowiedzialność na uczniów. Między innymi tak, Beata, tak, bo piszesz, czy można wykorzystać Blend Space. Właśnie Blend Space można wykorzystać jako platformę do gromadzenia tych różnych materiałów, tak? Ja właśnie też do niemieckiego wykorzystuję Blend Space i tam na przykład, jeżeli mam lekcję, która dotyczy, nie wiem, odmiany czasownika, czy też liczebników, czegokolwiek, to zamieszczam tam właśnie jakiś filmik i różne też ćwiczenia interaktywne.
Większe zaangażowanie uczniów też, bo jeśli oni będą aktywnie działać, jeżeli będą to fajne aktywności, przemyślane, to oni będą też zaangażowani i będą to chętnie robić. No jak wszystko, co ma wady, ma też zalety, znaczy wszystko, co ma zalety, ma też wady. Natomiast ja bym tego tak nie nazwała, ponieważ ja bym się zastanowiła, czy to rzeczywiście są wady. Czy to nie są czasem jakieś zmiany, które po prostu muszą się dokonać. Wymieniam tutaj między innymi wyjście z roli eksperta, tak? Czyli to jest z reguły trudne dla nauczycieli, żeby wyjść z tej roli eksperta, tej osoby wszystko wiedzącej. Zmiana przyzwyczajeń, to też. Jesteśmy przyzwyczajeni z reguły do tego modelu transmisyjnego, że więcej my dajemy, tak? Więcej my dajemy i że uczniowie ćwiczą w domu, a na lekcji przekazuje się treści. Uczniowie nie wykonują zadań domowych i przychodzą nieprzygotowani do zajęć. No, to się może zdarzyć, ale jeżeli prowadzimy lekcje w sposób normalny, to to też się zdarza, że nie wykonują zadań domowych i przychodzą nieprzygotowani. Kwestia teraz, jak my zaczniemy na to reagować, bo każda zmiana wymaga od nas czasu. To nie jest tak, że jak coś zmienimy, to ta zmiana stanie się na pstrycze. Każda zmiana powoduje, że trzeba dać sobie trochę czasu, osobom uczestniczącym w tej zmianie trochę czasu, żeby to się po prostu zadziało. I to też nie zadzieje się natychmiast. Każdy musi mieć dostęp do komputera i internetu. No tak, jeżeli przygotowujemy materiał interaktywny, czy też multimedialny do obejrzenia w domu, czy też do zapoznania się z nim, to tak, musimy wziąć pod uwagę, żeby był, ale badania mówią, że w ponad 90% gospodarstw domowych jest internet i jest komputer. W związku z tym jasne, że najpierw trzeba się dowiedzieć. Poza tym te materiały multimedialne to też nie są, wiecie, materiały, które trwają nie wiadomo ile czasu, słuchajcie. To ja o tym będę później mówiła, że to zresztą zobaczycie przykład taki zrobiłam, że to mają być materiały krótkie, więc to też nie zajmuje dużo czasu. Więc może na świetlicy, może w bibliotece, jeżeli jest problem. Wyszukiwanie zasobów w sieci. No tak, to może być problem dla nauczyciela, że musi to znaleźć, bo nie ma gotowców. Ale ta umiejętność wyszukiwania w sieci, umiejętność korzystania z zasobów, które są w sieci, a coraz więcej powstanie materiałów na wolnych licencjach, coraz więcej mamy w bazie otwartych zasobów materiałów, jest ważną umiejętnością XXI wieku. Tak naprawdę my, nauczyciele, powinniśmy uczyć naszych uczniów wyszukiwania fajnych materiałów w sieci, weryfikowania informacji. W związku z tym sami tę umiejętność też powinniśmy nabyć. Opanowanie nowych narzędzi, no bez wątpienia opanowanie nowych narzędzi może być problemem, natomiast nie trzeba od razu wszystkich naraz narzędzi wykorzystywać. Możemy poznać jedno narzędzie i próbować go wdrażać i ewentualnie później poznawać drugie i próbować drugie. Też nie chodzi o to, żeby nagle cały czas zmienić swoje lekcje i wszystkie w ten sposób prowadzić w tym modelu. To jest pomysł na to, żeby coś się zadziało innego. Żebyśmy spróbowali, po prostu patrzę teraz na kota, spróbowali zrobić inaczej. I też nie chodzi o to, że całą lekcję, czy też cały blok tematyczny musi być tak przeprowadzony. Możemy tylko i wyłącznie kawałek. Tak? Możemy wziąć sobie z tego coś, co na początku nam najbardziej odpowiada. Natomiast w tym modelu nie jest tak, że to uczniowie uczą nauczycieli. Jasne, że można dążyć do tego, żeby później mieszać te modele, tak? Czyli dojść do tego, że jak już uczniowie obejrzą sobie jakiś filmik, to ci fajni, zdolni uczniowie, ci aktywni przygotują jakieś zadania na kolejną lekcję, w której właśnie wykorzysta się te poznane wiadomości, bądź też je się przećwiczy czy utrwali. To jest jak najbardziej fajne, jak najbardziej możliwe. Im bardziej łączymy te wszystkie metody, tym ciekawsze też staje się nasze nauczanie i te lekcje dla dzieci. Ja tu mam troszeczkę takich inspiracji, bo tak naprawdę cała odwrócona lekcja, klasa, pomysł tego w ogóle powstał od Katie Gimbar. Ja zaraz postaram się podawać Wam linki.
do tego. To znaczy, na koniec Wam poumieszczam linki. I ta Katie Gimbar, ona tak naprawdę zaczęła tworzyć filmiki dotyczące najpierw matematyki, tak? Jak sobie wejdziecie na tą stronę, nie, chyba zaraz Wam dam ten link. Zresztą to można sobie też przepisać. Możecie sobie gdzieś zachować. Bitly 1x małe x duże HZWW. Mam nadzieję, że zadziała. Bo przepisałam, wy też możecie przepisać. Cześć Monika, połączyła się dopiero teraz. Wydaje mi się, że tak, nie ma problemu, wiesz, tak naprawdę to przecież zaczęliśmy niedawno, także proszę w ogóle się nie stresuj. Szczerze powiem, że ja nie zajmuję się tą częścią tutaj, że tak powiem, zaliczeniową, ale nie wydaje mi się, żeby to było jakiś problem, ponieważ chyba lista się formułuje na sam koniec. W związku z tym spokojnie, spokojnie, witam cię serdecznie. Może uczestniczyć. Potem Aaron Sams, to też jest nauczyciel przedmiotów ścisłych, który też zauważył, że coś jest nie tak w tych jego lekcjach, że ci uczniowie się nudzą, że jak jest tylko wykład i nic się nie dzieje, to nie jest tak, jak to powinno wyglądać, szczególnie jeśli chodzi o to przyswajanie informacji. Później fajny materiał też znalazłam na stronie pewnej nauczycielki języka hiszpańskiego, która przefajnie po prostu podzieliła sobie, wprowadziła model odwróconej lekcji do nauczania języka obcego. I świetnie właśnie bazuje na wprowadzaniu nowego materiału właśnie, że dzieciaki mogą same się uczyć w domu, a później na lekcjach jest tylko przetwarzanie, utrwalanie i praca na tym materiale. No i oczywiście, słuchajcie, to jest nasze polskie Khan Academy. To też profesor Lech Mankiewicz bardzo tym zajmuje się tutaj w Polsce i rozpropagował całą tą ideę Khana, czyli nauczania poprzez takie też krótkie filmiki, w których przekazywane są informacje merytoryczne oraz też rozwiązywane zadania, tłumaczone różne wzory i skomplikowane obszary tematyczne. Tak więc to tak trochę historii, skąd to się wzięło i jakie to ma swoje źródła. A teraz jeszcze, słuchajcie, instrukcja krok po kroku, jak się w ogóle za to zabrać? Myślę sobie tak w ogóle, że wy się macie o wiele prościej w tym, w ogóle 1-3 macie tą możliwość odsuwania z dzieciakami cały czas, więc wy i tak dużo czasu zapewne poświęcacie na różnego typu ćwiczenia, aktywności. Natomiast może to być dla Was taką inspiracją, jak być może spróbować przekształcić te niektóre elementy, które Wy wykładacie albo podajecie na właśnie taki element do domu, chociaż te dzieci chyba w domu dużo nie robią, ale będziecie mogły to z pewnością ten pomysł wykorzystać na przykład na lekcji, do takiego indywidualizowania nauczania, do wprowadzenia czegoś trochę w inny sposób. Instrukcja krok po kroku w ogóle, jak się przygotować. No, krok pierwszy to jest tak, że no, musimy stworzyć jakiś materiał, czyli nagrać jakieś właśnie wideo dotyczące tej tematyki, czy też wykonać screencast. Tłumaczę, screencast to jest, jeżeli ja bym teraz na przykład nagrywała siebie, tak? Bym włączyła taki program, na przykład screencast-o-matic, i on nagrywa to, co ja mówię i to, co robię na pulpicie. To się właśnie nazywa screencast. Trzeba też wyszukać materiały w sieci, tak? Znaleźć, co nas interesuje, który temat chcemy zapodać uczniom w tym modelu. A z drugiej strony też sobie myślę, że dzieci mają te swoje zeszyty ćwiczeń, tak? I część rozwiązują w szkole, a część w niektórych szkołach jest tak, że gdzieś tam rozwiązują w domu, czy też jako dodatkowe zadania. Więc tutaj też to może być inspiracja do tego, jak może tutaj coś zmienić. No i co trzeba jeszcze zrobić? Trzeba zaplanować i przygotować materiały oraz aktywności na lekcje. I tutaj pojawia się takie pytanie w głowie gdzieś tam. Co ja zrobię w klasie z uczniami, gdy wiedza teoretyczna będzie przyswajana w domu? Tak? Czyli no, jeżeli teorię przełożę na zadanie domowe, to trzeba się zastanowić nad tym, co ja wtedy na lekcji zrobię, jakie aktywności, jakie zadania dostaną uczniowie, jak w ogóle na tej lekcji będziemy działać.
Krok drugi to przygotowany materiał musimy udostępnić uczniom, tak? Albo przez jakąś platformę, czy też przez dziennik elektroniczny czas, czy właśnie na stronę, nie na blogu przedmiotowym. Różni nauczyciele mają różne sposoby, czy też jeżeli chcemy pracować w systemie, że dzieciaki pracują indywidualnie z tabletami albo przy komputerach, no to właśnie trzeba się zastanowić, w jaki sposób im to pokażemy. Uczniowie oglądają materiał, słuchajcie, ale chodzi o to, że odwrócona lekcja to nie jest film, czy też odcinek filmu, czy cokolwiek, że oni mają siedzieć i się na to patrzeć, tylko chodzi o to, żeby to oglądanie tych treści było aktywne. Aktywne to znaczy, że musimy pomyśleć o tym, żeby oni w trakcie tego oglądania w jakiś sposób przetwarzali. Bo jeżeli nie będą tego robić, to się po prostu wyłączą w pewnym momencie, tak? I w ogóle szybko zapomną, o czym to w ogóle było. Witam nowych uczestników, bo widzę, że cały czas osoby dochodzą. No i jeszcze materiał posiada dodatkowe zadania dla uczniów, tak? Czyli w tym materiale właśnie, który stworzymy, musimy pomyśleć, co tam dodatkowego może być. Ale o tym za chwilę. Jakie to mogą być właśnie? Ankieta sprawdzająca przyswojoną wiedzę, quiz, pytanie problemowe, czyli wcześniej, zanim oni będą to oglądać, my im w szkole mówimy, że na zadanie macie obejrzeć taki i taki materiał przygotowany i stawiacie jakieś pytanie problemowe. I oni już wiedzą, że jak będą oglądać, muszą zmierzyć się z tym problemem. Czy też przygotowanie pytań do nauczyciela. Albo każdy ma po prostu obejrzeć i przygotować pytania jakieś do nauczyciela. Żeby przygotować pytania, trzeba troszeczkę się zastanowić. Trzeba ten materiał troszeczkę przetworzyć, bo te pytania oczywiście mają być na jaki temat? Na temat tego oglądanego materiału, tak? Nie mogą być wzięte w ogóle skądś z kosmosu. Krok trzeci. Ćwiczenia praktyczne w klasie, czyli trzeba te ćwiczenia praktyczne przeprowadzić w klasie. Pogłębianie wiedzy, analizowanie treści, analiza też dodatkowych pytań i rozwiązywanie problemów. Powinniśmy skupiać się na właśnie takich aktywnościach. I tutaj trzeba być zawsze przygotowanym, że pojawi się jakieś pytanie, którego nie przewidzieliśmy. W związku z tym, że zmieniamy trochę ten model, że więcej czasu mamy na pracę z uczniami nad danym treścią, a nie zawsze jakąś końcówkę lekcji, bo praktycznie cały czas nam zajął wykład albo przekazywanie tych treści, tym bardziej musimy się liczyć, że może się pojawić pytanie, którego nie przewidzieliśmy. I o ile dla mnie, może dla Was nie jest to kompletnego znaczenia, no to są ludzie, dla których to ma znaczenie. I też trzeba się gdzieś tam oswoić z tym i być przygotowanym na coś, czego nie zaplanowaliśmy. I traktować to zupełnie w porządku, że tak po prostu się dzieje. Jeżeli wiemy, znamy odpowiedź, to super, ale jeżeli nie znamy, to też nieźle, bo zawsze można ją sprawdzić, możemy wspólnie sprawdzić, możemy prosić uczniów, że mają się dowiedzieć. Słuchajcie, no i gdzie szukać tych różnych materiałów? Internet jest wielką przestrzenią. Można znaleźć mnóstwo ciekawych materiałów, które są zarówno już w postaci gotowej, bo na przykład na YouTubie lub Vimeo, właśnie już wspomniałam o Khan Academy. Można stworzyć też w TED-Edzie, tylko to już jest dla starszych akurat dzieci. Pałtun, to coś dla Was. Może być też prezentacja, bo to nie musi być od razu jakiś filmik czy animacja. To może być prezentacja, którą uczniowie mają obejrzeć. Może ona być zrobiona w Prezi. Może też w Prezi w ogóle jako w Prezi. Można znaleźć też masę inspiracji, jak się wie, jak odpowiednio szukać po kategoriach czy też kluczach. Oczywiście Learning Appsy. Copy, paste, design, quizzes, to są też takie świetne rzeczy. I teraz tu się na chwilę zatrzymam, czy któryś, no i tutaj wspomniała Beata, jeszcze BlendSpace. BlendSpace jest tą platformą, na której można gromadzić to wszystko. A ja bym chciała się Was tutaj spytać, czy któryś z tych narzędzi jest Wam znane? Proszę do odpowiedzi na czacie, spokojnie piszcie. Nie wiem jak Wy, ale ja taki mam, wiecie, taki, nie taką wielką alergię, ale mam taką alergię tutaj, trochę mi to nosi.
coś znaczy. Śmiało piszcie. YouTube, okej, dobra. No śmiało piszcie, to jest dla mnie, wiecie, informacja zwrotna. Fajnie wiedzieć, że gdzieś tam odpowiadacie. Learning Apps. Okej, tak właśnie liczyłam na to, że się pojawi, że znacie Learning Apps. Jak pozostałe osoby? Jak tak trochę chwilę zostaniemy przy Learning Appsach, to tylko YouTube. YouTube, Vimeo, Prezi, Khan Academy Learning Apps. Dobra. Te osoby, co wymieniły trochę więcej niż tylko YouTube, to mam takie pytanie, czy znacie te programy na takiej zasadzie, że tworzycie w nich też materiały, czy po prostu znacie je i wykorzystujecie jako, że czerpiecie stamtąd tylko. To jest też taka troszeczkę dla mnie informacja. Fajnie będzie, jak napiszecie. Ewa, korzystam. Tradycyjny YouTube, pani Ceta, dziękuję. A jeśli chodzi o Learning Appsy, to wykorzystujecie już gotowe tam zasoby, czy może tworzycie też swoje zasoby? Jeśli chodzi o Learning Appsy, tutaj mamy Learning Appsy. Gotowe, ok, fajnie, dziękuję Ewa za informację. Jeśli ktoś jeszcze też zna Learning Appsy, to mam takie pytanie, bo to się przyda nam do następnej części. Czy też tworzycie swoje? Może ktoś? Karolina nie zna. Okej, super. Słuchajcie, to jest dla mnie też informacja zwrotna, bo chodzi o to, że. No właśnie, o co chodzi? No chodzi o to, że ja wtedy mam tutaj szansę, żeby Was jeszcze więcej nauczyć, zainspirować i pokazać fajne rzeczy. Beata, że raczej tylko znasz i kupiłaś książkę o nagrywaniu filmów. Aha, super, Beata, świetnie. Będziesz miała lekturę na wakacje. Dobra, no to słuchajcie, to dobra. No to mniej więcej wiem, przynajmniej te osoby, które się zechciały wypowiedzieć. No to jeszcze w tej teorii tak ciut, ciut, ciut. Jakie ćwiczenia towarzyszące przygotować? No, ja tutaj napisałam takie, wiecie. To tych mniejszych dzieci trzeba to trochę zmodyfikować, tak? Sformułuj tezę, to już dla starszych po obejrzeniu. Właśnie albo pojedyncze pytania na przykład i mają się zastanowić, co tam w tym materiale było. Albo po prostu napisać refleksję, swoje zdanie na ten temat. Aktywizacja podczas oglądania materiału wideo. Co to znaczy aktywizacja? Zaraz Wam pokażę i będziecie mogły doświadczyć na samej sobie, bo przygotowałam taki materiał. I właśnie wykorzystałam Learning Apps, bo to jest proste narzędzie, narzędzie z wieloma gotowymi zasobami, ale rzadko kto wykorzystuje Learning Apps do tego, żeby tworzyć filmik i żeby on był aktywnie oglądany. Będziecie mogły tego doświadczyć i będę ciekawa Waszej refleksji. Aktywizacja to znaczy, że w trakcie oglądania wykonuje jeszcze coś innego, tak? Czyli, że nie jest, że ogląda od A do Z, tylko w trakcie musi się nad czymś zastanowić, coś zrobić, jakąś ćwiczenie, jakieś aktywność. Może też być ankieta. Słuchajcie, może być quiz. Mogą być ćwiczenia interaktywne jakieś właśnie, czy też postawienie problemu, to już jeżeli właśnie tutaj zajmujemy się jakąś sferą problemową. Jakie ćwiczenia towarzyszące przygotować? No tutaj też właśnie praktycznie widzicie, jest to samo i musimy się zastanowić, czy te ćwiczenia będą online czy offline. I tutaj też to może być ważne, bo czy chcemy offline jakieś ćwiczenia dać, czy chcemy online? A jeśli online, to co wykorzystać? Kolejny problem, jak się może nasunąć, czy też myśl, to jak te materiały przekazać? To już troszeczkę poruszyłam ten temat. Przez prawo właśnie, przez dziennik elektroniczny, nie wiem jak tam u Was technologicznie, jak stoicie, ale chyba większość szkół ma dziennik elektroniczny. Umieszczać na blogu lub na stronie internetowej, to też nieraz nauczyciele prowadzą blogi przedmiotowe albo jakieś platformy, na których umieszczają materiały, czy też właśnie w chmurze, szczególnie jeśli w szkołach funkcjonuje coś takiego jak dysk Office 360, czy też dysk Google, to w ten sposób też można przekazywać materiały lub też po prostu dawać na przykład skrócony link do tych materiałów. Często też nauczyciele, szczególnie edukacji wczesnoszkolnej, jak ich dzieciaki są wprawione, to dają kod QR, tak? Czyli pod kodem QR zakodowany jest właśnie link,
który przeniesie ich do jakiegoś i te kody QR są wklejane do zeszyciku na przykład uczniów, tak? I że zapoznaj się z tym w domu, bo później na lekcji będziemy robić do tego ćwiczenia. Wy w tym programie, za programem Przyszłość, doświadczyłyście bardzo dużej ilości najróżniejszych możliwości ćwiczeń, więc wydaje mi się, że ten model odwróconej lekcji spróbować zastosować do niektórych zagadnień tematycznych, coś takiego, że sobie obejrzą filmik, a wy potem pomyślicie, jakie to różne fajne ćwiczenia wykorzystać, może też być właśnie fajną inspiracją, czymś nowym, zmianą dotychczasowych nawyków, wprowadzeniem jakiejś innowacji. Jak zorganizować lekcje potem? No, trzeba być konsekwentnym, tak? Czyli jeżeli to było tym zadaniem domowym, no to jesteśmy konsekwentni i jakoś planujemy tą lekcję, żeby ten uczeń to odczuł, że jeśli zrobił zadanie domowego, no to ma się trochę gorzej na przykład. Albo musi teraz obejrzeć ten filmik, szczególnie jeśli mamy na przykład możliwość, że może przy komputerze, słuchawki albo tablet, i nie może uczestniczyć w aktywności, którą uczniowie też teraz robią, ponieważ zrobi to dopiero później, albo w ogóle nie zrobi, bo po prostu przepadnie. Fajnie, żeby to były prace grupowe, żeby uczniów zmieniać w tych grupach. Znacie takie fajne, o świetnie, fajnie, znacie takie fajne narzędzie, zaraz Wam powiem, do online, gdzie możecie losować grupy, znacie? Czy znacie narzędzie, w którym można fajnie wylosować grupy? Takie jest teraz moje pytanie. No kod QR wydaje mi się, że z dzieciakami to tak, smartfony każdy ma, a przynajmniej rodzice mają. Tablet też pewnie się znajdzie. Jak pokażecie, jak działa aplikacja, czy też raz na lekcji to zrobicie, że trzeba będzie zeskanować, na przykład z tablicy, czy skąd, czy z rzutnika, nie znam, Kahoot? Nie, nie, do podziału na grupy. Zaraz Wam, to przy okazji, słuchajcie, myślę sobie, że będzie to fajny przerywnik takiej teorii. Udostępniam ekran i pokażę Wam, jakie jest fajne narzędzie i oczywiście zaraz Wam dam też link do niego. Więc myślę sobie, że już Wam udostępniłam. Zobaczcie. To jest Random Listing Generator. Ja zaraz zrobię, skopiuję i wrzucę Wam do czatu. Musicie sobie skopiować. I teraz, jak to funkcjonuje w ogóle? Słuchajcie. Tutaj na dole mogę wpisać imiona, czy też numery z dziennika. Wiecie, teraz RODO to trzeba uważać. Ale mogę wpisać imiona, tak? Antek, Ola, Kasia, Basia, Iza, Stasiu, Wiesiu, Grzesiu, Ala, Jola, Ela, Ula, Hania, Waldek, Adrian. No i mam ileś osób, już teraz nawet zapomniałam ile. I mogę sobie tutaj na dole wpisać, ile chcę mieć grup, na przykład 3 albo 5. No i mieszam. I tu u góry, zobaczcie, wyszedł mi podział. Tak? Grupa pierwsza dla Kasia Stasiu, grupa druga Ula Kasia i tak dalej. No i patrzcie, robię jedną aktywność. Mam to na tablicy interaktywnej. A nagle stwierdzam, że teraz trzeba zrobić drugą aktywność i nie chcę, żeby uczniowie byli w tej samej grupie. W związku z tym znowu patrzcie, tu mieszam i oni zostali podzieleni inaczej. W ten sposób uczymy dzieci, że pracować można z każdym, bo te aktywności nie są długie. Uczniowie się też dzięki temu bardziej poznają i nie przyzwyczajają się do tego, że tylko pracują z jedną osobą. Wydaje mi się, że to jest ogromna wartość i to jest też ogromna wartość z perspektywy nauczyciela, który uczy już w tych starszych klasach, gdzie jak już się zawiążą, wiecie, te takie przyjaźnie, to że cały czas z tym, a nie z tym, to naprawdę ciężko ich oderwać, tak? Ja często to muszę takie pogadanki wręcz prowadzić na ten temat, że to jest tylko krótka aktywność, mają potraktować to jako zadanie i za chwilę wrócą do swoich pozycji. Natomiast i za każdym razem, zobaczcie, zmieniamy, możemy zmienić, że chcemy mieć na przykład tylko 4 grupy i znowu wymieszamy, będziemy mieć więcej osób, tak?
Więc warto spróbować. Dałam wam link. Wracam do prezentacji. Także wystarczy wpisać też właśnie numerki dzieci, z dziennika, czy też nie wiem, czasem uczniowie mają jakieś ksywki albo sobie wymyślamy, więc w ten sposób też. Oczywiście trzeba też uczniów zaciekawić, słuchajcie. Fajnie, jak będą jakieś to ćwiczenia praktyczne. Teraz zobaczcie, macie dasze, tak? Dostajecie też mejki, macie matę. Fajnie do tych treści merytorycznych można właśnie przygotowywać zadania, bo teraz chodzi o to, że już nie macie zajęć dodatkowych, tylko robicie to w trakcie tych codziennych zajęć, w trakcie tych lekcji, więc tym bardziej przyda się masa tych różnych aktywności, których można fajnie uczniów dzielić na grupy. Co też jest fajne, że wybierzmy odpowiednią tematykę. Wybierzmy taką tematykę, która na początek, która będzie nam fajna, żeby spróbować w tym modelu. Czyli o co chodzi? No, wybierzmy temat, który wiemy, że na bank zaciekawi uczniów, czyli że będą chcieli to obejrzeć w domu i zapoznać się z tym, tak? Bo wiemy, że po prostu ich zaciekawi, już ich tam troszeczkę jakoś zajaramy na lekcji, w ogóle coś powiemy i oni na pewno będą chcieli to zrobić. I później do takiego tematu też fajnie nam wymyśleć różne aktywności, ćwiczenia. Więc też zróbmy to do tematu, który nam będzie pasował też pod te ćwiczenia, które chcemy zrobić. Nie rzucajmy się od razu na jakieś trudności, które sobie sami stworzymy, tylko po prostu na początku czerpmy z tego, co wiemy, że uczniom sprawi po prostu frajdę, przyjemność, żeby ich powoli w ten sposób do tego przyzwyczajać. No i teraz przykłady. No i słuchajcie, pierwszy przykład to chciałabym, to zrobiłam dla, słuchajcie, troszkę starszych dzieci niż 1-3, ale to jest bajka rysunkowa. Chodzi mi teraz o to, żebyście zobaczyły, na czym to polega. Więc dam wam teraz link do takiej aplikacji zrobionej w Learning Appsie. Proszę was, abyście, to trwa maksymalnie 5 minut, abyście obejrzały teraz ten filmik. W międzyczasie tam będziecie musiały coś zrobić i tak dalej. Zróbcie to też, o co was tam prosi, ten filmik i tak dalej, na co tam natraficie. Bo chciałabym potem właśnie usłyszeć waszą refleksję na ten temat, jak wam się to podobało, jak wam się robiło i tak dalej. Więc czy jest to jasne, co powiedziałam? O tak. Czy zrozumiałyście to, co zrobicie? Czy ja wstawię link, będzie filmik, w filmiku będą ukryte pewne aktywności, filmik jest krótki, nie chodzi o to, żeby teraz, wiecie, nie wiadomo ile czasu, zresztą jak wiecie, nasza uwaga też nie skupia się nie wiadomo jak długo na jednym elemencie, więc wrzucam. Bardzo proszę, kliknijcie. 5 minut teraz dla was. Zameldujcie się, jak to obejrzycie. Ja na chwilę przestanę gadać, żeby nie przeszkadzać.
Okej. Widzę, że właśnie piszecie mi tutaj. Czyli co, wynalazłam taki filmik, bo powiem wam, skąd to się w ogóle wzięło. Akurat taki, a nie inny wam dałam, bo kiedyś na potrzeby programu Młodzi Przedsiębiorczy robiłam, chciałam pokazać właśnie, jak fajnie można wykorzystać filmiki do właśnie takiej pracy w odwróconej klasie. I przygotowałam właśnie, wynalazłam całą serię, wyobraźcie sobie, takich filmików. Jak w ogóle wydaje wam się, że taki filmik spokojnie dla dzieci 1-3? Ja to robiłam dla starszych, żeby pokazać, natomiast to tam są takie uniwersalne treści przekazane i w ogóle jak właśnie się wam to oglądało? Jakie macie, uważacie, że to dla dzieciaków by było tego typu, czy troszeczkę za trudne, czy nie? Ok, czyli co ja musiałam w ogóle najpierw zrobić? No, najpierw musiałam wynaleźć filmik, który chcę, żeby dzieciaki obejrzały, tak? Czyli zastanowić się, jaką treść. No, dla mnie to było jasne, że to akurat mnie chodziło o przedsiębiorczość, więc wybrałam właśnie o działalności gospodarczej. Znaczy wcześniej w ogóle obejrzałam sobie ten film, zobaczyłam, o czym on jest i siedziałam i zastanawiałam się, jak aktywnie może uczeń oglądać ten filmik, tak? Czy są w tym materiale, w tym filmiku takie treści, które mogę przerobić na właśnie jakieś learning appsowe aplikacje? Czyli Learning Appsy mają, jak widzieliście, różne aplikacje, czyli na przykład Memory, Ustaw Kolejność, Oś Czasu, Wykreślanki mają też Wisielce, no, baza świetnych danych jest w Learning Appsach. I słuchajcie, zastanowiłam się, którą aplikację mogę wykorzystać. Stworzyłam te dwie aplikacje, tak, osobno. I później, jak dodałam filmik, to tylko w ten czas popatrzyłam sobie, że tam, nie wiem, 2 minuty 20 kończy się mówienie tam o czymś, to ja wtedy chcę, żeby to rozwiązał to ćwiczenie. I zaznaczyłam, i dałam, i w ten sposób wyszedł taki efekt. Oczywiście można by było tych ćwiczeń dać więcej, ale stwierdziłam, że akurat tak na próbę dwa wystarczą. I tak sobie pomyślałam, że chciałabym was tego nauczyć. Chciałabym was tego nauczyć, ponieważ learning appsy przydadzą wam się nie tylko do tych wideo adnotacji związanych z naszym webinarem, ale także przydadzą wam się w ogóle do pracy z różnymi interaktywnymi ćwiczeniami. Dlatego pierwsze, co zrobimy, to założymy sobie konto. Cześć Monika. Na Learning Appsach, jeżeli są takie osoby, które nie mają. I ja zaraz wam dam link i zaraz jak zwykle udostępnię. I teraz tak, proszę się nie przerażać, że tam był niemiecki. No tak mi się włączył, bo ja miałam, no. Akurat niemiecki włączony, natomiast Learning Appsy są, też już mają język polski. Więc słuchajcie, ja znowu udostępniam ekran. Muszę to znowu zrobić szybko. Udostępniam ekran. To takie proste nie jest. Widzicie, muszę tu klikać 5000 rzeczy. Udostępniam. O, nawet mi to szybko idzie już teraz. Bo to wiecie, to wy wiecie, z jakimi dziećmi też macie do czynienia, nie? Czy możecie zrobić takie właśnie z czytaniem, czy nie, czy bardziej na przykład z obrazkami. To wy tu jesteście ekspertami, wy jesteście profesjonalistkami, wy wiecie, jakie treści możecie użyć. Dlatego patrzcie na to. Są learning appsy. To są learning appsy. Ja na początku wam tylko pokażę, co tu jest. Na początku ja też otworzyłam to w przeglądarce, w której nie mam konta. Przeglądaj aplikację. Wchodzimy na przeglądanie aplikacji i mamy tutaj różne kategorie, tak?
Jeżeli jesteście zainteresowane kategorią nauczanie wczesnoszkolne, słuchajcie, to jak widzicie tutaj tego nie ma, nie? Nie ma, że edukacja wczesnoszkolna, ale jak się naciśnie na, tu było kiedyś takie coś jak inne, a teraz nie widzę. Pozostałe języki, polski, szukam inne, nie wiem, czy pozostałe języki. Jak naciśniecie na pozostałe języki, to macie też literaturę, na przykład polski gramatyka, polski logopedia, tak? I to macie takie, widzicie. I na przykład macie memory, sychy, szy. Nie? Ja teraz tak będę, no ja na razie będę wam pokazywała, co tu jest. Proszek, mucha. No, niestety nie. Mucha, muszka. Nie, to mucha była u góry, tak? No to już wiecie, widzicie, na czym polega. Trzeba przeczytać i znaleźć, zapamiętać, żeby wiadomo, na czym polega mucha, muszka, tak? I już jest. Strach, dach. Rymuje się, ale to nie to. Puszek, daszek. O, tutaj było chyba. Dach, daszek. No i jest jedno takie. Muszę to znaleźć, tą edukację wczesnoszkolną. Mamy inne. Ewa pisze, że części mowy wykorzystywała. O, w trzeciej klasie, super. I tutaj czasem wystarczy, że nie będziecie szły, żeby wyszukiwać po tym, co tutaj jest, tak? Tylko na przykład suwakiem sobie, ja tak do końca nie wierzę tym, bo słuchajcie, nie każdy pisze, podaje te kategorie i ustala poziomy. To musicie się z tym liczyć, że nie każdy nauczyciel, jak coś stworzy, to dokładnie zaznacza. Nie każdy, niestety. W związku z tym musicie się liczyć z tym, że trzeba szukać. Szukać trzeba. Czasem wpisywać po kategorii. Na przykład, nie wiem, podajcie mi jakąś tematykę, jaką przerabiacie z uczniami ostatnimi czasy. Można też uczyć ortografii, jasne. Zobaczcie, to jest na przykład województwa Polski. Jest mapa. I też pasujące pary. Nie, ja teraz tylko pokazuję wam różne te, że i mamy, jakie to jest województwo, tak? O, ja zaznaczam, że pomorskie, ale chyba nie wiem, nie wiem, czy dobrze zaznaczyłam. Dobra, zaznaczam na pałę, słuchajcie, nie przejmujcie się, że robię coś źle. Po prostu tak jak mi tu idzie, to robię. I później patrzcie, zaznaczamy, co zrobiłam dobrze, co zrobiłam źle, tylko śląskie trafiłam, tak? Reszta jest na czerwono. Więc też można tutaj na znaczniki takie dodawać. Mamy też grę milionerów, tak? Możemy też. Tutaj są takie, na przykład, coś takie jak wszystkie kategorie, tak? I wtedy nam się wszystko pokazuje, ale możemy coś tu wpisać. No, wy mówicie, żebym pisała ortografia. No dobra, ortografia. Ja wpisuję ortografia i są tutaj, jest zadanie z lukami też na przykład, tak? Pokazuję wam teraz różne. Ma, trzeba wpisać. Marzenka wraz z Józkiem. Pojechali nad morze. Marzenka, tu wpisujemy. Józka, czyli od razu wiecie, czytanie ze zrozumieniem, wpisywanie. Po to wam to pokazuję, żebyście widziały, jakie różne są ćwiczenia i jakie możecie też dostosować. Nie, niestety tutaj koła fortuny nie ma. Koło fortuny jest na w ogóle o osobnej. Osobnej, więc niestety nie ma. No i teraz jak zaznaczam, czy wszystko mam dobrze. A, Jurka, widzicie, źle przeczytałam. Pojechali nad morze. Aha, bo E dodam, widzicie, więc trzeba czasem uważać, co się doda. Dodam, że, a tu będzie Jurek, a ja ogłosiłam, że Józek. Więc już się zrobił błąd. No i jest poprawnie. I te macie dostępne, słuchajcie. I z nich, ja muszę powiedzieć, co zapiszecie. Fajnie jest alfabet, jest zwierzęta Australii, aha. I wy możecie z tego po prostu wykorzystywać, możecie przejść na piątą stronę. Widzicie O i E, to jest też dyktando, puzzle ortograficzne, bardzo dużo różnych, nie? Macie U, CHH, na przykład zaznaczacie ukres U zwykłe, nie? Co będzie? Co tu może być U zwykłe? Gruszka. O, teraz zmieniam na RZ. Nietoperz. O, na samo H. Herbata. Na przykład ży z kropką, żaba, tak? Ukreskowane, królewna, ukreskowane, żółw. No i tutaj może, i to jest o tyle fajne, że pod tym też możecie mieć ukryty jakiś obrazek,
który jest też potrzebny do lekcji na przykład, tak? Czyli zaczynamy na przykład, zaczynamy lekcję taką interaktywnym ćwiczeniem, w którym mamy powtórzyć coś, co było wcześniej, a jak się te puzzle odkryje, to właśnie jest tutaj jest akurat alfabet, tak, ale świetnie Ci poszło, ale możemy mieć temat lekcji, możemy mieć cele lekcji, tu też może być ukryty filmik, który trzeba obejrzeć, bo tu można naprawdę masę różnych aktywności zdziałać i aktywności zrobić. Co jeszcze możecie na przykład? Memory ukreskowane, tajemnicze ogniwo. No, na ortografię widzicie jest bardzo, bardzo dużo. To są wszystkie kategorie. Nie ma takiego podziału jak właśnie, że sama edukacja przedszkolna, jak tutaj nie ma. Po prostu musicie szukać pod różnymi kategoriami, określeniami, a najlepiej sobie też wpisać tu u góry. Czy dużo jest tam krzyżówek? Jest trochę krzyżówek, natomiast trzeba sobie po prostu przeszukiwać, patrzeć. No nie napisałyście mi, co mogę. Aha, zwierzęta Australii, że mam szukać, tak? Zwierzęta Australii. Czasem lektury też są, fajne materiały są też do lektur, słuchajcie. Jakie tam lektury ostatnio przebieraliście z dzieciakami? Quiz o Australii, zwierzęta Australii, zwierzęta tych. Krzyżówkę to można też robić samemu, to nie jest w ogóle trudne. Natomiast gotowych krzyżówek nie wiem, czy jest. Najczęściej ludzie robią jakieś memory, kategoryzacje, wisielec, ale widzicie, ciekawostki, krzyżówka, o jest, ciekawostki o Australii. A teraz zapiszcie mi jakąś lekturę, tak? Rozwiąż krzyżówkę. To jest trochę skomplikowane. Jakie obniżenie znajduje się w środkowej części kontynentu? No to trochę mega skomplikowane, trzeba tutaj wpisać, dobra, może ja to pominę, ale widzicie, że jeszcze jest nawet hasło na dole, więc na różny poziom. O, dzieci z Bulerbyn, dobra, no to spróbuję wpisać tutaj dzieci z Bulerbyn. Zobaczmy, co się wykaże do dzieci z Bulerbyn. Czy w ogóle coś się wykaże, ale tak, zobaczcie. Luki dzieci z Bulerbyn, zadanie z lukami, wykreślanka dzieci z Bulerbyn, tak? To wszystko jest, słuchajcie, interaktywne. To wszystko jest interaktywne. Czyli wiecie co, widzicie tu jakąś ten, bo ja już nie pamiętam dzieci z Bulerbyn, co tu można zaznaczyć. Tina na przykład nie. Pewnie imiona tych dzieci. Nie mam pojęcia. Dobra, nie mam pojęcia, ale trzeba bynajmniej nacisnąć i zaznaczyć. Mamy milionerzy, mamy też wykreślankę, popatrzcie, mamy krzyżówkę dzieci z Bulerbyn. Naciskam na nazwisko autorki książki dzieci z Bulerbyn. Astrid Lindgren. Astrid Lindgren. Brakuje mi jednej litery. Pomóżcie. Astrid. Z reguły mówiłam, a nie pisałam. Gdzieś to musi być. Astrid Lindgren. Tylko oczywiście można zawsze. Lindgren. Aha. Lindgren. Ok. No i się, widzicie, się pojawia, tak? Wujeczka, nazwisko szewca, od którego ojciec kupił psa. Dobrze, to ja jestem tak z tym tematem tutaj oswojona, w związku z tym nie będę tutaj starzeć sytuacji i pokazywać mojej niewiedzy albo niepamięci. Widzicie, że najwięcej jest wykreślanek, ale jest druga krzyżówka, krzyżówka, milionerzy. Wy jeszcze podaliście, o co jest Kasia, więc to są rzeczy, które możecie już na dzień dobry wykorzystać. Tak naprawdę nawet nie musicie mieć konta tutaj założonego. Po prostu wchodzicie i już jest. Oto jest Kasia, bo to podaliście, ale jakoś tak plan wydarzeń to oto jest Kasia. O, jest takie coś, ktoś ułożył plan wydarzeń i widzicie, trzeba ułożyć. Szkolna wycieczka do lasu zabaw chowanego w klasie i tutaj się to jakoś układa po kolei. Nie mam pojęcia, jak to się robi. O, jako dwójkę dobrze zrobiłam, a resztę źle, tak? Dalej jest to samo i można układać tak kolejność. Więc jak widzicie, te aktywności są różne. Coś mi się tnie. Poczekaj, Ewa, sprawdzę zaraz. U mnie w ogóle dźwięku brak. U mnie, słuchajcie, u mnie jest wszystko w porządku. Nic się mnie nie zawiesiło. Mam dobry zasięg, bo sprawdzam.
Ewa, zaraz sprawdzę ciebie, co tam u ciebie. Ewa, czy ty jesteś dwa razy, tak? Bo jesteś na Androidzie i masz bardzo złą jakość połączenia, bo ja mogę to zobaczyć. A druga Ewa jest normalnie, ale też jest opoczno, jest też średnia jakość połączenia. Wiecie, to jest niezależne czasem jest ode mnie. Z technologią tak jest. Czasem u Was, bo przeglądarka nie taka. Ja na przykład przez pewien czas nie mogłam pracować na Chromie, jak robiłam te webinary, a teraz jest. To też zacinanie może być od internetu, czyli od jaki macie przepływ internetu. U mnie jest dobrze, bo ja się muszę patrzeć też na moje wskaźniki, więc u mnie pokazuje, że z mojej strony jest dobrze. Teraz to już tak jak mówię, wasza przeglądarka, czy macie uaktualnienia Jawy i Flasha, no bo to jest jednak wymagająca platforma. No i też jak właśnie jest z internetem. Ewa, to jak ty mnie oglądasz, jak jesteś w ciszy? Ludzie drodzy, jak ty mnie w ogóle słyszysz? Czy w ogóle mnie nie słyszysz? No, u mnie cisza w opocznie. Ewa, poczekaj, Ewa, bo są dwie Ewa z małymi literami, jesteś na Androidzie. Ewa, jesteś na Androidzie, czyli jesteś na tablecie chyba. No tak, czasem tak jest, bo to jest fleszowe, że jak coś zaczniemy robić, to coś się zacznie dziać. Dawajcie mi tu znać, bo też nie chciałabym. Ja też muszę na siebie zaglądać, bo tak jak Wam mówiłam, kiedyś mnie zacięło, ja sobie gadałam dalej, a byłam zacięta, u siebie byłam zacięta, tak? Czyli to akurat było po mojej stronie. Musiał mi internet spowolnić i dlatego tak się stało. Dlatego ja też tak trochę przełączam. Więc tutaj macie, jak wyglądają te learning appsy. I teraz słuchajcie, nauczę Was na podstawie jednej aplikacji, jak zrobić aplikację, żebyście widziały, jak to się robi, żeby później stworzyć w trakcie filmiku właśnie dołożyć jakąś aktywność. Ale żebyście Wy też miały takie wzmocnienie, że umiecie stworzyć też tutaj aplikację, a nie tylko korzystać z gotowych. Dlatego bardzo bym prosiła, jeszcze raz, żebyście weszły po prostu na tą stronę learningapps.org, czyli to, co ja Wam teraz pokazywałam, co Wam pokazuję, learningapps.org, czyli będziecie mieć coś takiego, jak ja tu mam, po polsku, słuchajcie, to jest ważne, po polsku. I nacisnęły zaloguj się. I teraz ja już mam login i hasło. Ale wy macie zrobić utwórz nowe konto. I tu robicie jakąś nazwę użytkownika. Słuchajcie, nazwę użytkownika, czyli to może być wasze pełne imię i nazwisko, a to może być jakiś skrót, cokolwiek. Ja mam Marta FB na przykład. Moja jestem Marta Kukiel-Borkowska i mam Marta FB. Natomiast wy możecie tu wpisać albo swoje prawdziwe imię i nazwisko, albo jakąś ksywkę, albo jakąś tam mieszankę liter imienia i nazwiska, jak chcecie. Tu wpisujecie swój adres e-mail, tu wpisujecie hasło do tej platformy, słuchajcie. I musi Wam to zaakceptować się, zatwierdzić na zielono. Hasło najlepiej, jak sobie wymyślicie takie i zapiszcie sobie go gdzieś, które będzie zawierało jakąś liczbę, tak? Nie róbcie bez liczby. Ja jeszcze zawsze robię ze znakiem specjalnym, słuchajcie. Znak specjalny, czyli podkreśnik na przykład, nie? Czyli coś tam, jakieś słowo, podkreśnik i coś, nie? I zróbcie jedną dużą literę. To jest taki standard, żeby było. I powtórzcie to samo. Musicie zaakceptować warunki. Czy chcecie być powiadomieni mailem o nadchodzeniu wiadomości? Jakie wiadomości mogą do Was dojść? No na przykład, jak ja się zaloguję, to Wam pokażę. Ja mam uczniów, mam stworzoną klasę na tej platformie i moi uczniowie tworzą różne aktywności. I oni tutaj działają. I czy zgadzacie się, żeby inni użytkownicy Learning Appsów wysyłali Wam wiadomości? To jest na przykład tak, że jak jakiś inny nauczyciel korzysta, nauczycielka, albo jak ktoś znajdzie błąd, to może mi to wysłać. Ja mam to pozaznaczane, bo to jest po prostu fajne, jak ktoś tak szczerze korzysta, albo tam czasem mi się zdarzyło literówki zrobić, czy coś, to ktoś mi zwracał uwagę. No i musicie przepisać ten kod zabezpieczający i utwórz konto. A jak już macie, to się logujecie, tak jak ja właśnie się zaloguję. Marta moim kontem. Wpisuję moje hasło i po prostu widzicie i jestem.
Dajcie mi znać, jak już będziecie, bo nie chcę iść dalej, jeżeli nie będziecie. No raczej. Ale co no raczej? Że dacie mi znać, okej. Okay. A nie, a może to no raczej do tego, że są dwie Ewy. Okej, okay, dobra. Dajcie mi znać, jak już będzie. Musicie wtedy mieć, że tutaj jest napisane wasze ten. Ja mam Marta Profil-Burkowska, widzicie. I właśnie popatrzcie u mnie. Masz 39 nowych prywatnych wiadomości. Ja klikam na to i mam. Gratulacje, twoja aplikacja Die Wochenzeitung została wyświetlona już 1000 razy. Patrzcie, 1000 razy. Ktoś skorzystał z mojej aplikacji. I to jest fajne. Nie tylko moi uczniowie, ale też inni korzystają. I teraz tu jest moja uczennica, dom 43, Dominika. Utworzyłam dla uczniów chętnych, którzy chcą mieć lepsze oceny, zdobywać plusy z aktywności pielgrzymowice niemieckie, taką grupę. I ona tworzy mi tutaj najróżniejsze rzeczy. Słuchajcie. Testy jakieś, różne tematyki i tak dalej. No najróżniejsze, tak? Tutaj się też dostaje, że otrzymałam gwiazdki, że moja aplikacja została wyświetlona i tak dalej, i tak dalej. Słuchajcie, fajnie to mieć. To można oczywiście usuwać, ale fajnie to mieć. No to teraz tak. Możecie swój profil wyedytować, tak? Jak klikniecie w siebie, swoje imię i nazwisko u góry, to możecie edytować swój profil. Możecie wdać zdjęcie, możecie wpisać, z jakiej tam instytucji jesteście, czy jakąś stronę macie. Możecie edytować profil, możecie zmienić też hasło, zmienić adres e-mail i tutaj też się wylogowujecie, tak? Czyli tutaj jest też ten przycisk wyloguj się. Czy możemy iść dalej? Te osoby, które się jeszcze logują, to jeszcze daje czas, a wy pozostałe to sobie naciśniecie na przeglądaj aplikację. Spróbujcie sobie tu wpisać jakieś wasze hasło. Super, Beata, ja będę czekać. Dodawanie i zobaczcie, co tu się pokaże. Na przykład, patrzcie, dodawanie do 10. Nie, no, dla takich początkujących uczniów to czemu nie, tak? To można zrobić, tak? To są jakieś 9, to było 5, 4. Więc spróbujcie sobie coś tutaj wynaleźć. Dodawanie, odejmowanie, test, to też jest, patrzcie, dodawanie, odejmowanie, piramidka. 0, widzicie, 3, 6. Tutaj musi być 3. A tutaj będzie 1. To teraz tu musi być 2. To tu musi być 1, nie? To tu musi być 1, a tu musi być 0. Dobrze to zrobiłam? No, Beata, widzę, że już tutaj informatycznie. No, chyba dobrze zrobiłam. No i idę do następnej. O, mogę sobie zmieniać, popatrzcie. I to mam różne, taka fajna piramidka. I teraz, czy wszyscy już czujecie się komfortowo i że macie, jesteście zalogowane i macie, jak wiecie, nie ukrywam, że na pewno jak zaczniecie szperać, no słuchajcie, no to liczcie się z tym, że czas będzie Wam tak pek, pek umykał przez palce, bo to jest pochłaniacz czasu. I teraz, jak znajdziecie fajną aplikację, patrzcie, tak jak ja mam tą piramidkę, to chcę Was od razu nauczyć, robicie tutaj, zapamiętaj w moje aplikacje, tak? Znajdźcie sobie jakąś aplikację, jakieś ćwiczenie interaktywne i naciśnijcie tutaj, zobaczcie w ogóle, pod taką aplikacją macie napisane, kto to robił, właśnie Dorota Dankowska, to znam tą panią, ona uczy matematyki i też 1-3 uczy. I popatrzcie, jest bezpośredni link, jest, można to na stronę, kod embed, osadzić na stronie i też można podejść ze smartfonem lub tabletem i od razu po prostu, jak się wyświetli, czytać to i się pojawi to ćwiczenie na tablecie, tak? To możecie sobie nawet, jak macie przy sobie też telefon, to można sobie po prostu to spróbować, nie? Żeby to ten. Także zachęcam i dajcie to zapamiętaj w mojej aplikacji. Zapamiętaj w mojej aplikacji.
I zobaczcie, pojawiło się tutaj. Zapamiętaj w mojej aplikacji. I teraz zobaczcie, jeżeli nie chcecie mieć tak jak ja, czyli tyle, bo jak ja zakładałam tu kilka lat temu konto, to nie było możliwości tworzenia folderu. I teraz po prostu nie umiem się zebrać, żeby powsadzać teraz w odpowiednie foldery, czyli co jest dla klasy pierwszej, co dla drugiej, co jest gramatyka z niemieckiego, co filmiki. Po prostu mam jeden wielki bałagan. Bardzo tego nie lubię, ale tak jak mówię, nie umiem się za to zabrać. Więc spróbujcie wy utworzyć od razu sobie katalog, tak? Ja robię teraz testowy. Klikacie na ten plusik, pojawi się wolne miejsce, naciśniecie, napiszecie, naciśniecie tworzenie kategorii i pojawia Wam się testowy. I teraz wystarczy, że przesuniecie i znajdzie się tutaj to, co chcecie, tak? Wystarczy, że, o, jak to jeszcze to, rodzajniki, jakieś słowa pierwsze do testowego, to też jest jakiegoś, i zobaczcie. Zrobię sobie nowy katalog. Kiedyś robiłam projekt taki żywy obraz z biblioteką i też do tego, właśnie, zrobiła mi się nowa kategoria, żywe obrazy. I teraz wszystko, co mam z żywymi obrazami, przeniosę sobie po prostu do żywych obrazów. I mam wszystkie w żywych obrazach, mam 5. Więc spróbujcie utworzyć sobie jeden katalog i jakąś zapisaną aplikację przenieść. I dajcie mi znać, że to Wam działa i że jest OK. Weszłam w geografię na kontynenty i jest tam po angielsku. No tak, bo to jest, słuchajcie, zlewnik appsów korzysta cały świat. Dlatego zanim zaczniecie używać, to musicie patrzeć też, w jakim języku jest. U góry tutaj zmieniacie sobie język. Na przykład dla językowców, jak ja sobie zmienię na Deutsch, to ja mam tu dostęp do bazy materiałów tworzonych przez nauczycieli z całego świata z niemieckiego. I to jest super, nie? Dla anglisty też. Natomiast no, dla nas to raczej, no, gdzie po polsku chcemy uczyć tych przedmiotów, no to raczej zostańmy przy polskim. Zależałoby mi, żebyście utworzyły ten folder, tak jak pokazuję, plusik i tu, i przeniosły tą jedną zapisaną aplikację. Udało się zegar i godziny. Super, super. No i super. Możecie sobie zrobić właśnie to. Już wy wiecie, jakie chcecie mieć kategorie. Czy matematyka, czy na przykład język polski, czy ortografia, czy coś, to wy musicie wiedzieć, bo naprawdę, jak zaczniecie szperać, to tu znajdziecie wykreślankę, tu znajdziecie lekturę, tu znajdziecie coś i fajnie mieć to pokategoryzowane, tak? Także jak wejdę na te moje aplikacje, to będę widziała, że o, tu jest na przykład wszystko do lektury, tam dzieci z bulletem, tak? Tutaj coś tam. Bo zobaczcie, jak kliknę w katalog, to mogę też w katalogu tworzyć katalog. Zobaczcie, nie wiem, zrobię testowy. I to jest, poczekajcie, i to jest też świetne, że mogę zrobić w katalogu katalog, tworzenie kategorii. Więc to też Wam ułatwia znacznie życie, bo można mieć język polski, a w języku polskim lektury różne, nie? I tam ortografię i tak dalej. Więc to jest teraz dla Was ważne, żeby sobie ustrukturyzować. Można zawsze w każdej chwili też wyrzucić, usunąć, tak? On się pyta, czy wyczyścić, czy nie. Więc jak wchodzimy w moje aplikacje, to zawsze widzimy nasze aplikacje plus katalogi, czy też foldery. W każdym folderze możemy dać aplikację i utworzyć inny folder. W ten sposób mamy ustrukturyzowane po prostu aplikacje tutaj, tak? Jest nam prosto znaleźć, nie musimy szukać. Czy jest to jasne, jak to działa? Jak szukamy własnych aplikacji, jak zapisujemy, jak tworzymy folder? Dajcie mi znać, czy to jest jasne, bo przejdziemy teraz dalej. Póki co jasne, świetne. No to teraz będę chciała nauczyć Was tworzenia pierwszej swojej aplikacji.
I zrobimy tak, jak mówiłam. Ja najpierw Wam pokażę, jak tworzę od A do Z. Później Wy będziecie to robić. Jeśli będzie potrzeba, to powtórzę jeszcze raz. Ale na razie patrzycie po prostu, bo jak zaczniecie działać też same, to może coś umknąć. Więc na razie patrzycie. Więc tak, jeśli ja chcę utworzyć jakąś aplikację, to naciskam tu u góry Stwórz aplikację. W tym momencie, widzicie, pojawia mi się tutaj, pojawiają mi się różne typy aplikacji, które chcę stworzyć. Tak? O, tu. Widzicie, pasujące pary w taki sposób, grupowanie, oś liczbowa. Dla Was to wszystko jest nowe, w związku z tym fajnie, jak sobie poprzeglądacie różnie, tak? Krzyżówka, odsłoń obrazek. To jest to właśnie audio, wideo z adnotacjami, to będzie później. Przyporządkowywanie właśnie punktów na mapie, wykreślanka i tak dalej. Pokażę Wam na razie, co chcecie, żeby pokazać. Pasujące pary, grupowanie, memory, wykreślankę, co chcecie, odsłoń obrazek, kolejność, oś liczbowa, co chcecie, grupowanie. One są bardzo podobne w tworzeniu, ale musicie poznać też schemat. Co wybrać? Co z tych rzeczy będzie takie fajne, że będziecie mogły, że na pewno wykorzystacie na zajęciach z dziećmi? Która z tych aplikacji? Jakie macie pomysły? O, piszecie coś? Grupowanie. Okej, okay, no dobra. O, grupowanie jest fajne, zgadzam się. Wykreślanka, grupowanie. No dobra, grupowanie. Ale wszystko jest podobne. Zobaczcie, tutaj jest, jak klikam w grupowanie i otwierają mi się przykłady, tak? Mogę włączyć, jak patrzcie, widzicie, jak on mnie zna, od razu włączył na niemiecki, tak? Popatrzcie, mam iść, czyli ja, du, ty, RZS i WIRZZ, tak? Czyli liczba, noga, on, ona. No i teraz mam tak, pojawia mi się szpils i ja sobie grupuję. Włącz i grupuję, tak? Bo znam końcówki, znam odmiany, więc sobie grupuję. I na tym polega grupowanie. I sobie patrzę, czy mi to odpowiada, nie? Super, fajna aplikacja, podoba mi się. Zobaczymy, jak długo jeszcze. Ile tych tutaj rzeczy mają. Dużo tych rzeczy. I jak stwierdzam, że... Ale stwierdzam, że chcę zobaczyć jeszcze inną, tak? Stwierdzam, że chcę zobaczyć inną. W związku z tym robię przykład drugi. No, mamy food kategorii, tak? Czyli angielski, kategorie dotyczące jedzenia. No, Beata, tak się może zdarzyć. Wiesz, na jakiej przeglądarce, Beata, jesteś? Tu jest też na przykład, że mamy takie różne jedzenie. Ryż to będzie tu, peach to będzie owoc. O, fajne grupowanie wymyślone. Chrom. Aha, no widzisz, mi teraz Chrom działa, robię wszystko teraz na Chromie, ale kiedyś mi nie działał. I robiłam na Operze albo na Mozilla, wiesz? Ciężko mi powiedzieć, jak to u ciebie będzie. Słuchajcie, nagranie tego webinaru na pewno będzie. Więc jak coś, to możecie po prostu też, po prostu patrzeć, jak ja też to robię. Kto może, to próbuje też robić. Natomiast mogę zobaczyć przykład trzeci, a może Was to już po prostu zainspiruje, żeby potem, widzicie, matematyka na przykład. W ten sposób, więc fajne bazowanie na obrazkach, tak? No i teraz ja to sobie tak przeglądam. Jak klikniecie w kropeczki, tak, tak, Beata, słuchaj, jak się cały program, jak się cała seria webinarów skończy, to wszystkie webinary, wszystkie, nawet te, na których wy nie byłyście, te webinary z innych NUC-ów będą dostępne na platformie programu, one będą na wolnych zasobach i będzie można to spokojnie obejrzeć i na przykład jeszcze raz właśnie uczestniczyć, albo sobie odświeżyć, albo zainspirować. Także tutaj się nie martwcie o to, nie martwcie się naprawdę. Jak coś teraz Wam nie działa, to będziecie mogły później. No i patrzcie, więc jak nacisnę na te kropeczki, to otworzy się mi więcej przykładów, tak? Ale nie będę teraz naciskała, tylko chcę Wam pokazać, tu klikamy utwórz nową aplikację.
Utwórz nową aplikację. I wchodzimy w, patrzcie, pustą, zupełnie pustą. Ja teraz Wam powiem na pustej. Tu wpisujemy tytuł. Tu wpisujemy jakieś polecenie. Na przykład pogrupuj wyrazy, tak? Czy nie wiem, z czym to będzie związane. Dopasuj produkty do działów, tak? Czy też dopasuj działania do wyników. Bo tu możecie też mieć matematykę różne działania. Na przykład, tak? W związku z tym, co ja bym dała, na przykład dopasuj rzeczowniki do odpowiednich rodzajników, tak? Derby, das, na przykład. Więc to w zależności, co robicie. Albo dopasuj na przykład wydarzenia do lektur. Nie? Czy to już różne. Co wy w danym momencie robicie? Albo postaci do lektur. I jak to zrobicie, czyli na przykład ja tu robię test i tu robię dopasuj, czy też pogrupuj, dopasuj działania do wyników. Dobra, zrobimy sobie jakąś matematykę. O, test, matematyka dodawania. Tak, na przykład. I teraz jest opis. I możemy zrobić, mamy grupy, ile chcemy grup, tak? Jak widzicie, tu jest grupa pierwsza i jest grupa druga. Poczekajcie, ja się przełączę, zobaczyć, czy ja się ruszam. Dobra, ruszam się. Jak chcę mieć więcej grup, to dodaj kolejną grupę. I mam grupę trzecią. Powiedzmy, że ja obstanę na grupa, na trzech grupach. I teraz mogę mieć obraz, tak jak widziałyście, że tam było owoce, warzywa, nie? Tam produkty mleczne, czyli była krowa i zbożowe. A można dodać po prostu tekst i wtedy automatycznie program sam robi kolor. Czyli ja chcę na przykład, że grupa pierwsza to na przykład będzie 20, tak? Grupa druga będzie miała na przykład, do ilu dzieci na przykład wasze już liczą? Do ilu dzieci liczą wasze? Do 18 na razie liczą? Aha, dobra, no dobra, to 18. Może do 1000? Dobra. Do 100? No przynajmniej jest wesoło, słuchajcie. Przynajmniej jest wesoło. Boże, do 1000, to aż nie pójdę tak daleko. Nie chcę się takich, do 50, które proste. No i jak to mamy, to teraz trzeba dodać, żeby w każdej grupie zmieściły się jakieś elementy. Więc my musimy dać tej platformie wyniki. A, sposobem pisemnym. No dobra, tu chodzi, że w pamięci. Więc co robię? Znowu tekst, bo chcę, żeby się pojawił tekst, czyli na przykład tu będzie, że 10 dodać 10. Dodaję kolejny element i znowu wybieram tekst. 2 dodać 8. I dodaj kolejny element, tekst. 5 dodać 15. Nie, 2 dodać, to ma być 18. Dodaj kolejny element, tak? Tekst. I to może być 13 dodać 7. Dodaj kolejny element. 1 dodać 19. No i dobra, robię. Nie będę robić więcej, żeby nie przynudzać. Idziemy dalej. Drugie, bo mamy teraz do 100. No to znowu tekst. No to zrobię 50, dodać 50. To będzie proste. Zrobię tekst. 23, dodać 37. Nie, to jest 27. Dobra, tekst. 16 dodać 34. Dobra, wiecie co, zostawiam to. Idę do 50, ale tu było 50. Tu będzie 50. 50 dodać 0. A tu będzie 100, już mi się nie chce zmieniać. 100 i tekst tu będzie 49 dodać 51. Tekst 22 dodać 88. Nie. 22 dodać 78. No i tak możemy robić. I teraz tu jak mają się karty wyświetlać. I też zobaczcie. Wyświetl i klasyfikuj karta za kartą. Czyli tak jak widziałyście, najpierw jest jedno, przyporządkowujemy. Drugie, przyporządkowujemy. Czy od razu wyświetl wszystkie karty? No jeżeli od razu wyświetlimy karty, a mamy ich dużo, no to będziemy mieć jedno wielkie zamieszanie. Lepiej karta za kartą. No i informacja zwrotna, słuchajcie, jest bardzo ważna. Świetnie, udało Ci się rozwiązać wszystkie działania, na przykład prawidłowo. Tak, to jest ważne. Możemy mieć to, co oni proponują, a możecie wymyślić swoje. I zobaczcie, zobacz podgląd i zakończ.
Ważne jest, żebyście zobaczyły podgląd, czy nie zrobiłyśmy i sobie przetestowały, czy nie pojawił się jakiś byk. Tak? I zobaczcie, 13 zadać 7, 22 zadać 78, to proste. Tu zostaje, prawda, 18, tu, koniec. I mogę zrobić, sprawdzić. Wszystko dobrze. To teraz jest ważny moment, bo jak popełniłam błąd, to robię tutaj, ponownie do pasu. Ale jeżeli stwierdzam, że jest wszystko dobrze, nikt nie chce dodać, to robię zapisz aplikację. Zapisuję aplikację, zobaczcie, program podpowiada, gdzie została zapisana, skąd mogę pobrać link, więc to jest bardzo przyjemny, intuicyjny i on jest zapisany jako prywatna aplikacja. Co to znaczy? To znaczy, że inni nie mogą jej użyć, bo macie ją tylko prywatnie. Ja zachęcam do robienia publicznych, tak, żeby można ją było znaleźć w bazie. Mamy tytuł, wybieramy obszar, czyli ja wybiorę matematykę, podkategoria, nie, dodawanie, tak, samo dodawanie, nie wiem, czy jest samo dodawanie. Samego dodawania nie ma. No dobra, dam dodawanie, odejmowanie. Tagi, możecie tu jeszcze wybrać, dodawanie na przykład do stóp, tak, czyli jeszcze prościej będzie znaleźć. No i edukacja wczesnoszkolna i prześlij formularz. Formularz się wysyła, admin tam akceptuje i dostaniecie informację, że jest już publiczna, tak, i to widać. I wtedy jest publiczna i zobaczcie, ja teraz podaję Wam link, wrzucam tutaj, Ctrl V i możecie sobie sprawdzić, czy aplikacja działa. W każdym momencie mogę aplikację zmodyfikować, w każdym momencie, zobaczcie tu na dole, mogę utworzyć podobną. I tak, utwórz podobną aplikację, to znaczy, że będziecie nadpisywać na mojej, a utwórz nową, pustą aplikację na podstawie tego szablonu, to znaczy, że pojawi mi się taki pusty szablon, jak widziałyście. Czyli często warto skorzystać, jak pierwszy raz szczególnie robicie. Ja 7 lat temu, jak się pojawiły Learning Apps, jeszcze wtedy nie były po polsku, ale właśnie po niemiecku, bo to w Austrii tworzyli na uniwersytecie właśnie tą tutaj platformę, to ja robiłam na zasadzie, znajdowałam sobie jakąś fajną aplikację i klikałam utwórz podobną. I patrzcie, i mi się pojawiało całe wszystko, co ktoś zrobił, i ja tylko nadpisywałam swoje, tak, tu zmieniając, widząc, jak ktoś coś ma. W związku z tym to jest świetna ściąga i taka podpowiedź dla nas, jak to może po prostu funkcjonować. No i co? No i teraz chciałabym Wam właśnie pokazać, jak można do modelu tej odwróconej lekcji tworzyć taki krótki materiał filmowy właśnie z ćwiczeniami w środku. Ja na razie, słuchajcie, zrobię to bez ładu i bez składu. To znaczy na razie nie będę się starała logicznie dopasować teraz do jakiegoś filmiku tych zadań. Pokażę Wam po prostu praktyczny przebieg, jak to działa, wykorzystując na przykład to grupowanie i na przykład jakąś inną aplikację. Natomiast Was teraz chciałam zachęcić do tego, chciałam Wam podać trochę inspiracji, zaraz podam, podać trochę inspiracji, nie wiem, czy znacie taki kanał Vena Art, Przyroda dla dzieci, już podaję, zobaczcie, że tutaj są różne. Vena Art, przyroda w kontakcie z naturą dla dzieci, bajka ekologiczna, proekologiczna, zanieczyszczenie rzek, coś też trochę o kosmosie. Fajny sposób, cały zestaw filmików o tej działalności i te wszystkie takie filmiki związane z bankiem i w ten fajny sposób przekazane. To macie na stronie właśnie tutaj edukator.pl, potem Wam daję link ku inspiracji. Jest też świetna taka strona Science Show, tylko że ona jest polskimi napisami, więc to jest dla takich dzieciaków, które umieją czytać, bo te filmiki są po angielsku, ale naprawdę takie, wiecie, krótkie, bo czasem minutowe, czasem 5, czasem 6, w zależności o czym mowa.
Ale na przykład o glutenie, 7 rzeczy, których się nie wie o oceanach na przykład, najgorsze rzeczy o wirusach i takie różne ciekawe rzeczy, tylko właśnie można włączyć napisy polskie, ale one są takie malutkie, zobaczcie, tak jak tutaj, zaraz wam pokażę. No, to takie rzeczy po prostu trzeba czytać. Chociaż jak się wyświetli na dużym, to widać, więc to z takimi dzieciakami, które być może już potrafią czytać, to jest świetne, bo to są naprawdę takie ciekawe filmiki poruszane różne, więc dałam wam tam link, może się przyda. A pewnie wy też znacie różne swoje pomysły macie na temat filmików fajnych dla dzieci, które znajdują się na YouTubie, Vimeo lub gdziekolwiek. Teraz tak sobie pomyślałam, że pokażę Wam od A do Z, jak to właśnie funkcjonuje. Czyli jeżeli chcemy zrobić wideo i to wideo wpleść jakieś zadania, to musimy wybrać audio wideo z adnotacjami. Audio wideo z adnotacjami. Znowu macie przykład, widzicie? I tutaj jest przykład i są różne, widzicie, zadania, polecenie. To są polecenia akurat pytania, nie? Same pytania tylko. To też tak może być. Ja ogólnie wolę, żeby to były aplikacje dodane. Skąd się wzięła woda na Ziemi? O, nawet fajny film po polsku. I to jest nauka, to lubię. Popatrzcie, 2 minuty trwa, 3. Ja zaraz wam wrzucę link. I tutaj. I tutaj są tylko i wyłącznie pytania, tak? Czyli dzieci słuchają i muszą sobie na przykład w zeszycie zanotować odpowiedzi. Czyli jeżeli nie usłyszały, to muszą iść do początku filmiku, żeby zakodować, tak? Albo spisać sobie pytanie i filmik obejrzeć jeszcze raz, tak? Czym była Ziemia na początku, tak? Według jednej z hipotez wodę na Ziemię przyniosły i trzeba skończyć. Co to jest kometa? Z czego jest zbudowana? Skąd przylatują do nas komety? I to jest wszystko w tym filmiku. I tu ktoś wymyślił, że tylko są pytania w trakcie, ale to już też jest aktywne, słuchajcie, słuchanie i oglądanie. Przykład trzeci, to są widać niemieckie piosenki. Jak naciśniemy na kropki, to zobaczcie, pojawi się cały zestaw. Aha, bo ja to zrobiłam na dodawanie, bez sensu. Cały zestaw, zobaczcie, różnych tych kategorii, jeśli chodzi o filmiki. Bitwa pod Grunwaldem jest nawet, tak? Z historii ktoś zrobił. Chcecie, muszę zobaczyć, czy ja się ruszam. Tak, dobra. I też jest tylko jedno pytanie. Na końcu, tak? Ktoś dał do całego filmiku, kto był po stronie Polski i tak dalej, a najpierw mają obejrzeć. No teraz jak to się robi? No to zobaczcie, jak kliknę w jeden z tych filmików, jedną z tych aplikacji, to mam tu znowu po lewej stronie, tak jak przy poprzednich, utwórz podobną aplikację. I możemy wybrać sobie, że na pustym szablonie. A możemy wybrać utwórz podobną. Ja kliknę teraz utwórz podobną, żeby zobaczyć, jak to wygląda. Czyli mamy tytuł, polecenia tu nikt nie podał. Widzimy, że jest wstawiony filmik, tak? Jak na niego klikam, to widzę, że on trwa 3 minuty 50. Jak jest 3 minuty 53, to ma się wyświetlić taki tekst, tak? I to jest wszystko. Jeżeli chciałabym dodać aplikację zamiast tekstu, to zobaczcie, tutaj wybieram aplikację. Mogę dodać kolejny element i wtedy znowu wpisuję, w którym miejscu czasowym to ma być. Dlatego powiedziałam, że tak ważne jest obejrzenie wcześniej materiału, który chcemy udostępnić i wymyślenie, co tam ma być. I teraz możemy dać jeszcze jakieś wskazówki. No i tyle. A ja to jak teraz kliknę od pustego szablonu,
Zobaczcie, to utwórz nową pustą na podstawie szablonu. Mam totalnie puste, tak jak wtedy. Czyli muszę dać jakiś tytuł, muszę dać jakieś polecenie i dodać tu te rzeczy. Ja to teraz chciałabym zrobić, dodając tutaj jakiś filmik. Zastanawiam się nad zanieczyszczeniem rzek. On trwa tylko minutę 57. Ale nie tylko, mam go w ogóle nieprzesłuchanego, wiecie? Można też na końcu zrobić właśnie quiz, tak jak widzieliście. Więc ja spróbuję na tym krótkim filmiku, żebyście widziały, jak ja to robię. Więc piszę tytuł, zanieczyszczenie rzek. Do takiego krótkiego filmiku to za bardzo nie będzie co wymyślić. Zanieczyszczenie rzek. Polecenia. Obejrzyj filmik i wykonaj umieszczone w trakcie zadania. Na przykład. I teraz klikam, tu mogę dodać audio, albo plik audio, albo film. No to ja klikam film i zobaczcie, że mogę go wyszukać, mogę dać tutaj link do tego filmu, więc ja się przenoszę, pobieram ten link i wrzucam tutaj, Ctrl V i użyj tego wideo. Dobra, ruszam się, jestem. Użyj tego wideo, już mam go wybrany. On pokazuje mój czas, ile trwa. Zobaczcie, że jak ja kliknę w czas, to mogę zmienić, skrócić. Czyli jeżeli macie materiał filmowy, który trwa na przykład 10 minut na tym YouTubie, a chcecie z tego wyciąć jakiś tylko 3-minutowy kawałek albo 5-minutowy, to musicie sobie to wcześniej obejrzeć, zapisać, od którego momentu, do którego Was interesuje i później to tutaj wpisujecie. I on się wytnie i tu się pokaże ten fragment. To jest oryginalny, a tu jest fragment. Na przykład, jak ja Wam teraz to pokażę, żebym chciała od 0, na przykład 20, nie? To wpisuję od 0,20 do 0,58 i robię użyj wycinka. I ja już mam teraz wybrane wideo od 0,20 do 1,58. I co to dla mnie znaczy? Że teraz, o Jezu, źle to nacisnęłam. Że mój film teraz trwa od 0,20 do 1,58. Tak? Że został ucięty. I jak ja będę chciała coś dodawać, gdzie ma się ukazać, muszę wziąć to pod uwagę, że w tym fragmencie teraz ten czas został trochę zmieniony. I muszę trochę pokombinować, żeby on się ukazał wtedy, kiedy chcę. I teraz na przykład ja chcę, żeby w 0, nie wiem, 30, nie, no dobra, nie zrobię, 0,45 wyświetliła się aplikacja ta, którą stworzyłam. Test matematyka dodawanie. Popatrzcie, już się dodała. Teraz dodaję kolejny S element. Teraz chcę, żeby w 1,57 pokazał się jakiś teścik, który do tego zrobię. Tak? Kurczę blade. Nie wiem, czy tu mam jakiś teścik. O, jakiś tekst z lukami. O, że mają tekst i muszą uzupełnić luki. Tak? Jak już to zrobiłam, to robię zobacz, pogląd i zakończ. I teraz bardzo Was proszę, żebyście Wy, ja Wam zaraz dam, zapiszę tą aplikację, nie, to usunę, bo tutaj bez sensu coś powstało, pobiorę link i proszę Was, obejrzyjcie i powiedzcie, czy w tym czasie, co mówiłam, wszystko się udało zrobić. Proszę bardzo, obejrzyjcie. To jest krótko, 1,5 minuty. Tak. Każdą aplikację możecie usuwać. Nawet jak zapiszecie publicznie czy prywatnie. Już Wam pokazuję, jak to wygląda. Poczekajcie, przejdę tutaj. Tutaj jest lewnik apsy. Popatrzcie. Moje aplikacje.
Tak, w każdej chwili możesz nawet edytować. Właśnie o to chodzi. To jest takie, że jak ci nie wyjdzie, zobaczcie, to są moje aplikacje. Ja robiłam ten test z matematyki, najeżdżam kursorem na niego i tu mam kosz. Mogę usunąć i już jej nie ma, tak? Mogę kliknąć ołówek i edytować. Także tutaj się nie macie w czym w ogóle stresować, tak? Obejrzyjcie sobie teraz, czy mi to wyszło w tym czasie, co trzeba było. Nie wiem, czy udało Wam się zobaczyć, ale u mnie było dokładnie pokazane, zobaczcie, że mój filmik trwa 1,38, tak? 1,38 trwa. A teraz wejdźmy do, zmodyfikujmy i zobaczmy, jak ja tu napisałam. A patrzcie, napisałam 1,57. Skąd to się wzięło? Stąd, że zobaczcie, oryginalny mój filmik trwa 1,58, ale jeżeli ja mam mój kawałek od 0,20 do 1,58, to on teraz trwa ile? Jaki jest teraz jego nowy czas, który ja muszę brać pod uwagę? Dziewczyny, jaki jest teraz? Ja miałam fragment od 0 do 1,58, czyli widziałam, że ten filmik oryginalny, który jest tutaj, trwa 1,58. Zrobiłam, że ja nie chcę początku, tylko chcę, żeby się zaczął od 0,20, czyli automatycznie cały nowy fragment, ile ma czasu? Tak jest, 1,38. I teraz ja muszę to uwzględnić. Słuchajcie, dodając tutaj te elementy, tak? Czyli jak ja tu wpisałam, że ma w 1,57 pojawić się jakiś tam quiz albo coś, no to on się mi w tym programie tu pojawi, bo już jest to i tak po zakończeniu quizu. Ale jeżeli bym się machnęła wcześniej, to mógłby mi się ten quiz pojawić nie w tym miejscu, co chcę. Dlatego ważne jest, żeby liczyć czas tego nowego fragmentu. Dlatego najlepiej, jak utniemy, to sobie jeszcze raz obejrzeć tutaj, włączyć i tutaj, patrząc na to, co tu jest, spisywać czas, w którym chcę, aby pojawiła się dana aplikacja, dana czynność, dane pytanie, cokolwiek tutaj damy. Bo jak będziemy się tym sugerować, co na początku, to tutaj to się nie pokryje. Bo zabieramy jakiś czas, jakiś kawałek. Mam nadzieję, że mnie rozumiecie. Że jasno to wyjaśniłam. Jak nie, to mówcie, piszcie, znaczy się, to będę jeszcze raz to, spróbuję to powiedzieć jeszcze raz inaczej. Okej, super, super. Powiecie, ja dlatego też tak się dopytuję, bo ja jak pierwszy raz to robiłam, to nie wpadłam na to. I siedziałam i rozkminiałam chyba z godzinę, dlaczego moje pytania i te aplikacje nie wyskakują wtedy, kiedy ja sobie to spisałam, jak oglądałam na samym początku. Więc już chcę Was ustrzec przed tym, jeżeli nie wykorzystujecie oryginalnego filmiku, tylko chcecie wyciąć fragment, to warto posłuchać jeszcze raz ten fragment, bo tu się tworzy nowy czas. Od 0 do 1,38, a to jest od 0 do 1,58, bo on sobie to obcina i traktuje jako nowy fragment. I to jest bardzo, już bardzo proste. Dlatego słuchajcie, ja bym chciała mimo wszystko, żebyście spróbowały, to popatrzcie, ile mamy osób. Słuchajcie, nowe osoby przyszły. Ja Was serdecznie witam, bo widzę, że doszły po ilości.
Ja tu Wam wrzuciłam wcześniej te filmiki, co można wybrać. Czyli właśnie te filmiki, popatrzcie, te z tego, z tej różnej takiej tematyki, Vena Art. Z tego Vena Art i to się tutaj ukaże. Jeszcze raz wrzucę. Obejrzyjcie sobie jakiś filmik i teraz sobie zrobimy taką przerwę normalną, czyli przerwę, którą robimy na kawę, na coś zjedzenie, nie wiem, na ogarnięcie rzeczy, które są do zrobienia. O Jezus, Karolina, ty już działaś z nami, plus dam Wam też trochę czasu na to, żeby obejrzeć jakiś filmik, spróbować zrobić aplikację i dołączyć ją w trakcie, żeby po prostu wyszedł Wam taki typowy filmik, który można wykorzystać do pracy w modelu odwróconej lekcji. Czyli dzieci obejrzą, w jaki sposób przetworzą, a Wy potem pomyślicie, jakie jeszcze aktywności można na lekcji zrobić, żeby bardziej utrwalić i przerobić dany materiał. Karolina, masz pytanie, no? Pisz. Ja słuchajcie, ja się tymczasem na razie włączę do Was. Włączę się tutaj. Aha, nie ma. Aha, że zrobiłaś. A możesz dać link? Myślałam, że masz do mnie jedno pytanie. Karolina, a możesz dać link? Bo w następnej części chciałabym Wam pokazać jeszcze planszę taką pustą planszę białą, na której można też fajne rzeczy dla dzieciaków stworzyć, rozpisać, taką mapę myśli zrobić. Jak to się tworzy, to jest też fajne i to też można wykorzystać do odwróconej lekcji, bo odwrócona lekcja niekoniecznie musi być tylko filmem, ale może być też jakimś materiałem multimedialnym. No dobra, ale fajnie, że już to przećwiczyłaś i Ci wyszło. Teraz słuchajcie, jest 18:56. Tu mam taki fajny, słuchajcie, slajd przygotowany, jak są przerwy, już daję, o. A tak w ogóle jeszcze zanim będzie przerwa, słuchajcie, jak wy mnie słuchacie? Słuchacie mnie tak, że jesteście sesane tam przy komputerze i słuchaweczki, czy macie mnie na, nie wiem, na głośno mówiącym i na przykład, nie wiem, cała rodzina słucha. Ostatnio jak prowadziłam webinar, to się uśmiałam, bo właśnie całe dziewczyny, że cała rodzina słucha i że się tam jak dziecko wciągnęło, akurat robiliśmy komiksy i słuchajcie, było o komiksach i książeczkach cyfrowych. I tam pisało, że właśnie ktoś wziął tablet i się wciągnął. Więc, a jak wy tam jesteście? To jak spędzacie? Wnuki się dziwią babcie. Okej, pozdrawiam. Pozdrawiam wnuki. Na głośniku, okej, ale siedzę sama w pokoju, super, okej. Też Karolina jest sama. Kto wchodzi, to cię słyszy. Nie lubię słuchawek, okej. Działam razem z kotem kręcącą się rodzinką gdzieś w tle. Super, super. Okej, no to fajnie. Słuchajcie, potraktujmy, że praktycznie jest 19. Teraz te 15 minut, bo ja też wiecie, toaleta i te sprawy, więc te 15 minut do 15 po to są takie, że rzeczywiście ja też stąd zniknę, ale później wracam. Później słuchajcie, wracam i aha, bo ja nie przestałam udostępniać ekranu, nie pokazałam Wam mojego tego, już widzicie. Ja potem wracam, więc wybierzcie sobie z tych materiałów, co Wam dałam. Poczekajcie, jeszcze tutaj daję o tej działalności gospodarczej i tam obok to macie inne bankowe rzeczy, żeby to nie umknęło. Tutaj też macie ten edukator.pl, a chyba, że macie już swoje coś na oku, to chętnie też wykorzystajcie swoje. Znajdźcie jakiś krótki filmik, spróbujcie zrobić do niego, żeby dodać na przykład jedno pytanie w trakcie i jedną aplikację, żebyście miały przećwiczone i to, i to. Jest jeszcze tutaj fajny filmik z Uniwersytetu, słuchajcie, dziecięcego, jak budowany jest samolot, też Wam dam. A, dostałaś naleśnika, super. W związku z tym, słuchajcie, tak się umawiamy. Do 15 po taką przerwę, że ja też tutaj po prostu Cię usunę, wyłączę sobie też głos. Ale 15 powracam, ale jeszcze dam Wam po prostu czas, żebyście też nie czuły się, że teraz musicie siedzieć i to robić. 20 minut, pół godzinki, jak będziecie potrzebowały warsztatowo, to Wy macie się czuć pewnie, dobrze, żeby czuć się, że umiem to zrobić, wiem jak to zrobić czyli jedno pytanie na przykład i jakąś fajną aplikację, albo to grupowanie, albo memory zróbcie. A ja tu potem będę od 15 po, że jak będzie problem, to udostępnię ekran, pokażę, gdzie gdzieś stanęłyście. Czy taki układ nam odpowiada? Piszcie mi, czy się zgadzacie.
Widzicie, praktycznie 2 godziny minęły, jak zbycia szczelił, a człowiek sobie myśli, że Boże, ile to czasu będzie. Także słuchajcie, potem nam zostanie właśnie, jeszcze chciałabym powiedzieć, jak możecie też quizowo sprawdzić i zaprosić Was do wspólnego quizu, jakim quizem można online sprawdzić z dzieciakami, albo zadać na zadanie domowe, to jest też fajne, ale to już potem, jak wrócimy, dobra? No to dobra, to na razie ja się wyłączam, każdy teraz może coś tam ogarnąć, albo możecie siedzieć i robić to warsztatowo, pojawiam się 15 po. Na razie.
Ja gadam, a miałam wyłączony mikrofon po prostu sobie. Mówię do Was, a Wy mnie i tak nie słyszycie, tylko może ktoś widział, że ruszam dużo. Ja już jestem bynajmniej. Jestem tutaj. W związku z tym, jeżeli potrzebujecie jakiejś pomocy, czy też jakichś wskazówek, to mówcie. To ja znowu udostępnię ekran i pokażę. Czyli jeszcze raz. Wybieracie sobie jakiś krótki filmik, taki, który mógłby być dla Waszych dzieci. Ten krótki filmik sobie tak obejrzycie mniej więcej. Zobaczcie, co tam można dać, jakie pytanie zadać, czy też jaką aplikację zrobić taką, żeby dzieci mogły sobie coś tam przetworzyć. I stwórzcie to wideo z adnotacjami, tak? Stwórz aplikację, tą wideo z adnotacjami, dodajcie to wideo. Dodajcie tą aplikację stworzoną w jakimś odpowiednim momencie czasowym i dodajcie pytanie, też jedno na przykład. Jak będziecie mieli jakieś pytania, no to proszę Was, abyście mi pisały. To ja udostępnię ekran i po prostu pokażę Wam to jeszcze raz. I śmiało piszcie, jak coś będzie nie tak. Śmiało piszcie, każde pytanie to ja odpowiem. Muszę też Wam włączyć teraz odpowiednio motywujący slajd. A później wrzućcie link do tego, co Wam się uda stworzyć.
O, widzę, że Beata już coś masz, poczekaj. Teraz sobie obejrzę. Jak ci się w ogóle na tym pracowało? Napisz jakąś swoją refleksję, czy to było trudne, czy nie. Tak, subówkę zgadłam, ale od razu jak usłyszałam, ale miałaś dodać jeszcze jakąś aplikację w środku, żeby zobaczyć jak to jest i zrobić jakąś aplikację. Czy to grupowanie, czy coś. Ja wiem, że to tak ciężko, wiecie, teraz tak na poczekaniu coś wymyślić. Ale możesz zmodyfikować i dodać jakąś aplikację. Spróbuj zrobić jeszcze jakąś aplikację typu. Nie wiem, grupowanie, albo spróbuj zrobić, nie wiem, memory, czy tam nie, o, wykreślankę na przykład, może też być wykreślanka, nie, że jakieś tam słowa, które się pojawiały, dzieci muszą sobie zaznaczyć i dodać, żebyś widziała, jak to jest. Ale najfajniejsze jest to, przepraszam, to co do mnie taka burza nadchodzi, są takie chmury, a jednak jak nie świeci słońce, ciekawe, czy będzie tęcza. Nie przejmujcie się, czy to tam mało ambitnie, czy nie mało ambitnie. Ważne, że po prostu próbujecie, bo jak nie przećwiczymy, to będzie po prostu taki problem. Później się zapomni. Chodzi o to, żeby właśnie gdzieś tam to przećwiczyć.
Czytam, Beata, co tutaj piszesz, ale spokojnie możesz sobie spróbować. Tak, to musicie wiedzieć, że to, żeby znaleźć jakiś fajny materiał, czy wybrać filmik, to będzie czasochłonne. Trochę czasu zajmie, żeby wybrać coś fajnego. Jak jeszcze człowiek się wciągnie i zacznie oglądać, to już w ogóle. Tak, jednokrotnego wyboru, może być też na koniec takiego filmiku. Przeglądałaś też już gotowe filmiki, tak? Tam, tak, tylko że właśnie w tych gotowcach rzadko jest, że ktoś umieszcza aplikację. Ja właśnie chciałam Wam pokazać, że jeżeli uczeń będzie coś oglądał i w trakcie właśnie zrobi jakąś wykreślankę, albo quiz, albo jakieś dopasowanie, czy coś, to jest takie aktywne oglądanie, to jest takie przetwarzanie. Pytania też są ok, bo też musi pomyśleć, musi znaleźć na nie odpowiedzi, ale jeśli coś sobie przećwiczy, to jeszcze robi to bardziej aktywnie i jeszcze bardziej przetwarza i utrwala. Mój kot właśnie zaczyna szaleć. Znalazł sobie swoją piłeczkę i szaleje. Gra, wiecie, gra mecza, to nazywam. Jak tam reszta? Nie, już pokazuję, poczekaj, już pokazuję, to nie jest żaden problem. Tak jak, poczekajcie, tylko muszę udostępnić ekran. Jeszcze raz to pokażę. Udostępnij ekran. Już to robię, powinno się zaraz pokazać, to tak. Macie już mój ekran i teraz patrzcie, jestem w tej edycji, tak? Zanieczyszczenie rzek, obejrzyj filmik i wykonaj. I tu wpisuję czas, na przykład 0:45 i się chcę spytać, co zanieczyszcza wodę, tak? Bo chcę, żeby to było tylko pytanie. Zanotuj. Zanotuj. Powody albo przyczyny podane w filmiku. O, na przykład. I to chcę, żeby było w 0:45. Teraz w 1 na przykład 30, ten film był krótszy, chcę, żeby się pojawiła aplikacja jakaś. Już nie pytanie, tylko aplikacja. W związku z tym dodaję wybierz aplikację i wybieram, widzicie, tu z mojej bazy stworzonych i pojawi się też tutaj to, co ostatnio stworzyłam. Więc ja stworzyłam tekst matematyka dodawanie, klikam i to się tu dołącza, tak? Zrobię zapisz aplikację. I teraz umieszczę Wam tutaj na czacie. Możecie sobie zobaczyć i sprawdzić, że się rzeczywiście ukażą, tak? No tak, no. Ale
No zawsze trzeba być zalogowanym, Karolina. Jak robiłaś te pytania, to też musiałaś być zalogowana. Po prostu tak jak pokazywałam, zamiast, złą teraz pokazuję, tu, Jezus. Zamiast, muszę zamówić. Patrzcie, zamiast, gdzie jest ten mój learning app? Przed chwilą pokazywałam i dałam, o tu jest, jeszcze nie rzekł. Modyfikuję. Tu piszę czas, piszę pytanie, albo wybieram aplikację. Tak? Wybierz aplikację. Muszę tą aplikację wcześniej zrobić. Ja dodaję tą matematykę, którą Wam pokazałam, klikam w nią i ona się tu zamieszcza. I ona się ukaże do zrobienia w tym czasie, który tu podałam. Ważne, żebyście sobie to praktycznie przećwiczyli, bo wtedy zobaczycie, czy to działa. Więc Karolina, musisz być bądź co bądź. Jak chcesz tworzyć nową aplikację, to bądź co bądź musisz być zalogowany. Obojętnie, czy tworzysz tylko w Learning Appsach, czy też tworzysz inną. No po prostu musisz być zalogowany. A żeby dodać aplikację, którą ty stworzyłaś, to musisz ją wcześniej stworzyć. Chyba, że masz jakąś upatrzoną od kogoś, wrzucasz tą upatrzoną do swoich i wtedy on też ci ją wskaże i też możesz ją pobrać, tak? Także innych też masz, nie musisz sama tworzyć. Tylko wiadomo, jak tworzymy, nie wiem, jakiś indywidualizowany autorski filmik, no to też pewnie te ćwiczenia i te aplikacje, które stworzymy, też będą nasze autorskie. Zostawię na razie to współdzielenie ekranu, bo nie wiem, czy je po prostu nie trzeba będzie udostępnić. Mój komputer tutaj funkcjonuje.
Jak tam działacie? Słuchajcie, jak wam idzie? Za chwilę będziemy, ja bym chciała, żebyście powiedziały, czy tam umiecie tam podziałać, czy coś, czy może wam jeszcze raz pokazać, bo chciałabym wam jeszcze pokazać. A już wiecie, mniej czasu niż więcej zostaje i to znowu mnie jak zbicza szczelił, a chciałabym wam pokazać właśnie jeszcze tą planszę, gdzie możecie planszę zrobić jakąś, fajnie, wyświetlić. Oraz właśnie ten quiz, który możecie też zadać dzieciakom jako zadanie domowe. I oni też nie muszą się ani logować, ani nic, tylko wytworzycie po prostu. Beata, naprawdę nie ma za co dziękować. Ja też po to jestem, żebyście wy dobrze to zrozumiały. Także absolutnie tutaj się nie ma co. No niestety tak z technologią jest. Myślę sobie, że jak zrozumiecie z tego, co pokazałam i co mówiłam, to sobie spokojnie też dacie radę, żeby to porobić samemu. Te osoby, którym udało się już coś tam zrobić, działałyście, to widzicie, że te szablony wszystkie są bardzo podobne. Jest tytuł, jest jakieś polecenie i potem trzeba robić według schematu, albo dodać tekst, albo właśnie obrazek, to w zależności co wybierzemy. Czasem też rozwiązanie trzeba podać, w związku z tym to nie jest jakieś takie skomplikowane, jak już się zrobi pierwsze, drugie. No i przypominam, że zawsze możecie wybrać, że zrób na bazie tego szablonu coś, tak? Czyli że możemy mieć tak jakby napisane stare rzeczy, a sobie po prostu wpisywać swoje i wtedy już na pewno się nie pomylimy, bo będziemy widzieć, jak to było poprzednio zrobione. Więc to jest też fajne. No i zawsze można edytować, zawsze można usunąć. To też jest takie bezpieczeństwo, że gdzieś tam to nie pójdzie w świat. To i upubliczniacie też, jak już jesteście pewne, że ta aplikacja jest już fajnie zrobiona, tak jak byście chciały, to wtedy dzielicie się z innymi, bo skoro korzystamy od innych, no to fajnie dzielić się też tym, co się samemu zrobi, tak? Więc też was do tego zachęcam. Utwórz podobny. Dobra, ponieważ mam cały czas otwarte, to już wam pokazuję. Zobaczcie, ja jestem na przeglądaj aplikację i powiedzmy, że chcę, nie, wezmę te dzieci z buletem, dobra? Wpisuję dzieci z Wulerbyn. Szukam sobie aplikacji dzieci z Wulerbyn i znajduję, że jest zadanie z lukami. A ja bym chciała zrobić zadanie z lukami, ale do innej lektury, tak? Czy do innego tekstu. Więc wrzucam sobie dzieci z Wulerbyn, patrzę, co tu jest. Podoba mi się. Widzicie, to jest też na wybieranie, że mogę wybierać o prawidłowe odpowiedzi i tu na dole mam utwórz podobną aplikację. Klikam strzałeczkę i utwórz podobną, to znaczy, że stworzycie na bazie tego, co tu ten twórca tworzył, ten autor. Utwórz nową pustą, to znaczy, że będzie pusty szablon. Więc ja klikam utwórz podobną. No i widzicie, wszystko jest. Luki, dzieci z Bulerbyn, polecenie, typ zadania, jakie ktoś wybrał, że z listy, a nie tylko wpisywać. No i macie tutaj, nagłówka tutaj nie ma, jest od razu tekst i można podpatrzeć, jak to się robi. Czyli jak wpisujemy lukę, oznaczamy ją myślnik jeden myślnik i wtedy w lukę myślnik jeden myślnik wpisujemy możliwe odpowiedzi.
Później następna luka minus 2, minus i wpisujemy też możliwe odpowiedzi. I tak dalej możemy robić swoje, możemy wybrać tapetę jakąś. Jak chcemy zatwierdzić, to robimy zobacz, podgląd i zakończ. Takie coś ma każda aplikacja, którą otworzymy, która nam się spodoba, to na jej bazie możemy utworzyć podgląd. Super, okej, dobra. To wracam. No dobra, no to co, słuchajcie, to ja. Słuchajcie, to ja wracam dalej. Tak jak Wam powiedziałam, trzeba pokazać materiał multimedialny. On może być w formie filmu, ale to może być w jakiejś innej formie wizualnej. I zaraz Wam pokażę, jak to narzędzie w ogóle wygląda. Zobaczcie, tak. Copy Paste Design się nazywa. Ja tu zrobiłam planszę na temat tworzenia przeczenia NYŚC, tak? Czyli dodałam flagi, jakieś tam gadżety, dodałam strzałki, co można, co nie można. To wszystko jest przeze mnie utworzone, tak? I zamieszczam uczniom na blogu, że zanim zaczniemy lekcję z gramatyki, to ja już im coś przygotuję, taką planszę, oni mają się z nią zapoznać. Później już ja tego na nowo nie wykładam, tylko wręcz pytam ich, czego się dowiedzieli, co mogą powiedzieć i tak dalej. I zaczynamy już robić ćwiczenia. Wrzucam Wam stronę, co to jest za strona. Zaraz udostępniam ekran. Zaraz Wam udostępnię ekran. Dzisiaj bardzo szybko się udostępnianie ekranu, czego bardzo się cieszę. Ja weszłam już na tą stronę, copy pastę i magę i zobaczcie. Wygląda właśnie tak. Że tutaj mogę wstawić obrazek, mogę wstawić kolor jakiś, o, to się zmieni kolorystycznie. Mogę też tutaj ściągnąć jakiś. Załadować to, co stworzy. Przepraszam, teraz to mi się ten. Teraz tego nie chciałam. I tak, stworzycie jakiś tytuł na przykład, nie wiem. Rzeczowniki. Tak jakbyście normalnie coś edytowały, tak? Gdzie strzałki. Wystarczy nacisnąć na strzałkę i potem sobie przesuwacie, zmieniacie. Można zmienić też kolor strzałki, tak? Na przykład na różowy. Klikając na strzałkę, dajemy kolejną strzałkę. Jak chcemy ją sobie jakoś obrócić, to też to robimy. Możemy znowu zmienić kolor strzałki. Możemy dodać jakieś gadżety, czyli te uśmieszki mogą pokazać, jak klikniemy sobie na ten gadżet, to ten gadżet się pojawia. Na przykład, nie, co tutaj dać? Uwaga, uwaga, o, rzeczowniki możemy dać, albo możemy dać kciuka. O, tutaj, tak, jak chcemy napisać tekst, to wystarczy, że klikamy w tekst. Możemy też rysować. O, możemy coś narysować. Tak. O, możemy figury malować. To trzeba kliknąć, tak, żeby to było podświetlone. Żeby to jeszcze chcemy mieć na przykład w ramkach. Możemy ikonkę dodać. Tak, ona tutaj będzie tak wyglądała. A jak coś piszemy, to po prostu klikamy. Części mowy na przykład, o. I przesuwamy gdzie chcemy i w ten sposób też możemy, tu zmieniamy czcionkę, tak, jaka czcionka ma być. Jest bardzo proste, szybkie narzędzie do tego, żeby coś stworzyć. Tak, już pokazuję. Jak już powiedzmy, że to moje jest zrobione, to na dole jest taka strzałka, wybaczcie, to można załadować. Ja to załadowywuję. To mi się tu pojawia.
pojawia, otwieram. Zaraz, bo mi się to jak zwykle otwórz. Wiecie co jest ten na Chromie, a tu mi się źle pobiera i nie zobaczyłam. Jeszcze raz, pobierz, pokaż wszystkie. To mi się pobrało. Muszę prawym przyciskiem. Wiecie co, muszę to pobrać na pulpit. Otworzyć. To mi się tutaj. Coś mi nie czyta ten mój opis tego obrazka. Zrobię otwórz jako, otwórz za pomocą tu i zobaczcie. No i mam zapisane. Powinien się zaraz pokazać. O. Jest zapisany. Jak się zapisuje, już Ci mówię, jakie ma rozszerzenie, bo się pytałaś właściwości. Jako PNG się zapisuje. O, to chyba nie ma znaczenia. Ważne, że jest obrazek. Także tu na dole klikamy. Możecie sobie teraz kliknąć, spróbować tam potworzyć coś. Mi i tak nie udostępnicie, ale możecie same sobie popróbować dodać strzałki, zmienić kolor, coś tutaj poobracać, poprzestawiać, spróbować dodać jakiś gadżet. Jak jakiegoś gadżetu nie da się dodać, to trudno. Tak się tu zdarza, że niektóre się nie dają. Gadżet mogę powiększyć, tak? Mogę strzałkami też coś tutaj zaznaczać. Strzałki też mogę pomniejszać, powiększać, tak? Może tak być. No. Mogę odwracać, że coś tu jest, tak? Mogę też przygotować taką kartę pracy, żeby jeszcze trzeba uzupełnić. Jest tu mamy strzałkę. Także takie najróżniejsze rzeczy mogę zrobić. Tekstik się pojawił, dopisać tekstik. Żeby było na wierzchu, to muszę zawsze to. To się nie da teraz. O, da się. Muszę to zaznaczyć, żeby było za. O, nie wiem, kula ziemska, czy coś takiego, tak. Nie robicie, dodajecie różne gwiazdki. Możecie tutaj troszeczkę się pobawić. Tak, to jest taka stronka, tak? To też działa na monitorach interaktywnych, na stronach interaktywnych, więc można też odpalić i to po prostu działać. Też nie ukrywam, że najfajniej mi się pracuje myszką. Akurat w tych ramkach też można coś na przykład napisać, jakieś wyróżnienie i wstawić tekst do środka. Ramkę też można widzicie powiększyć, więc. Obrazki można też poprzenać. Jak chcemy usunąć, to zaznaczamy i naciskamy na kosz. I to wtedy ucieka. Widzicie? O. Więc tutaj można się troszeczkę pobawić i pokombinować. Także mam nadzieję, że to Wam się też przyda. Bo tak jak mówię, nie zawsze musicie dać filmik. Nie zawsze musicie filmik. Jeżeli będzie fajnie jakiś opracowany materiał w fajnej formie wizualnej, bo to jest ważne, wizualnej. To też może i do tego dacie jakieś na przykład zadania, czy też jakieś właśnie pytania problemowe, to tak też to może wyglądać, tak? Przynajmniej na początek, zanim gdzieś tam zaczniemy bawić się filmikami. A teraz, słuchajcie, chciałabym Wam pokazać, tak już na koniec, bo została nam tylko godzinka, muszę zakończyć dzielenie ekranu. Jak możemy zadać zadanie domowe w formie quiz? Znacie taką aplikację Quizizz? Czy znacie, słyszałyście, miałyście okazję uczestniczyć w grze albo w jakimś quizie, gdzieś się obiło o uszy? Ktoś tu wymienił Kahoota, ale to jest w stylu Kahoota, ale jednak dużo inne. W związku z tym nie znacie. Ok, no to ja Was najpierw chciałabym zaprosić do zagrania live'a. Właśnie w taki quiz, żebyście zobaczyły, jak to wygląda live. Do Quizwiza, żeby tworzyć quiz i jakieś udostępnić, to wymagana jest rejestracja. Tworzenie quizów jest bardzo proste, schematyczne i szablonowe. Możemy prowadzić rozgrywkę live, czyli w czasie rzeczywistym, ale możemy też zadać zadanie domowe i określić czas, na jaki to ma być, na przykład na weekend, na tydzień. I w tym czasie uczniowie, jak sobie klikną link, wy im podajecie kod do gry, oni się nie muszą w ogóle logować ani rejestrować i mogą robić, a wy macie podgląd do raportu,
komu jak poszło, tak? Dodatkowo możecie gromadzić quizy innych ludzi, korzystać z innych quizów, możecie też tworzyć swoje, możecie duplikować te stworzone. I zaraz właśnie ja zaproszę Was, bo najlepiej jest najpierw przeżyć na żywo, jak to wygląda, a później ewentualnie zacząć tworzyć swoje. Więc pozwólcie, że ja się tutaj zaloguję do siebie, zaraz Wam powiem, co Wy macie robić. Ja spróbuję znaleźć quiz, skoro tak dzisiaj mówiłyśmy o tych dzieciach z Bulerby. Dzieci z Bulerby. Wy jesteście przynajmniej na czasie. Dzieci z Bulerby, jest jakieś 10 pytań, to dacie radę, nie? Więc ja w tym momencie, za chwileczkę, udostępnię mój ekran znowu. I zaproszę. O, ja się zawiesiłam. Dobrze. Jak widzicie, mnie też może wyrzucić. Słuchajcie, ciemno się zrobiło, tylko zapalę światło. Dobra, w pokoju. O, będzie jaśniej. Ja już jestem, słuchajcie. Słychać mnie teraz dobrze. Zawiesiło się, ale ja nic takiego nie robiłam. Logowałam się na swoje konto quizy. Udostępniam ekran. No, tak się, słuchajcie, zdarza. Udostępniam ekran. Już to mam sprawdzone, że nie ma webinaru, żeby mnie, nie wiem. Tak właśnie nie zaczęło, nie mam pojęcia dlaczego. Już widzicie mój ekran. Ja teraz popatrzcie, widzicie quiz. Ja znalazłam quiz dzieci z Bulerbyn. Ktoś go zrobił, nie ja. Jest ich dużo, jak widzicie. Zobaczcie, jak dużo można wykorzystać. 15 pytań, czy ktoś zrobił z tym. To ja wam dam taki quiz. Jak mam taki quiz znaleziony, to ja go mogę zagrać w niego live, czyli na żywo. Mogę zrobić z tego zadanie domowe. Mogę zrobić duplikat. Mogę też wydrukować. To jest też super. I w ogóle duplikat pojawi się wtedy u mnie. Ale teraz ja bym Was chciała zaprosić do zagrania live, żebyście poznały, na czym to polega. Więc teraz mam na moim ekranie, pokazuje się stronka, na którą macie wejść. Czytaj. Macie wpisać ten kod gry, macie wpisać swoje imię i jak wszystkie tu będziecie, jak wszystkim się pojawicie, to ja nacisnę start i zaczniecie grać. Póki co czekam na osoby. Jak zaczniecie grać, to w ogóle nie musicie patrzeć na mój ekran, tylko patrzycie na swój ekran. Więc ja Was w czasie gry w ogóle nie będę interesować i to, co się u mnie wyświetla, tylko Wy. Wchodzicie na tą stronę tutaj. Ja zaraz Wam zrobię linka. Będzie Wam prościej. Wchodzicie na tą stronę. Proszę, możecie sobie kliknąć. Wpisujecie ten kod i swoje imię. Dzieci z Bulerby. Znana Wam tematyka. A mi się tu powinniście pojawić. Link nieaktywny, no bo musisz skopiować. Niestety nie idzie tutaj ten, albo przepisać. Nie da się to zrobić. Na tego z Picnicingu, żeby on był aktywny. Znaczy nie, da się zrobić, ale istnieje ryzyko. Da się zrobić, bo wam robiłam. To musiało być przed tym www. www. Ale już jakieś pierwsze osoby się pojawiły. Chyba www. Dobra, dopiszę www. Może się zrobi. O, zrobił się. Dobra. Zrobił się. O, mam Karolinę. Karolina jest pierwsza. Karolina dostała się jakiegoś awatarka. Małgorzata też. Czy teraz możecie się czuć jak uczestnicy? Czy ktoś jeszcze się do nas pojawi? Słuchajcie. Ktoś jeszcze tu się pojawi? O, mamy kolejną. Beaskę. Słuchajcie. Zapraszam. Dzieci z Bulerbyn na tapecie będą.
Czy ktoś jeszcze do nas dołączy? Bo tutaj mamy sporo osób, natomiast właśnie nie wiem, na ile macie możliwość zagrania w ten quiz. Trzy osoby jakieś są tutaj, tak już uruchomię, ale nie chciałabym, żeby ktoś tutaj jest w trakcie, ja uruchomię. Dajcie znać, czy po prostu jeszcze ktoś bierze udział. Dajcie znać, bo tutaj mam was więcej osób. Małgosz, Monik, Barbar i tak dalej. Czekam jeszcze chwilę. Jezus Maria. Dobra, słuchajcie, no znowu coś, więc ja jeszcze raz wpisałam tam link, mam jeszcze Anię, tu jest, jakby ktoś jeszcze chciał wejść, to podaję kod, no tak, jak ja mam też za dużo otwartych, to też się zaczyna tak dziać. Czy ktoś jeszcze dołączy? No dobra, o jest, piąta osoba, super. Czy ktoś jeszcze dołączy, słuchajcie? Wy jak zaczniecie grać, to będziecie świetnie widzieć pytania, odpowiedzi, zaznaczajcie tylko prawidłową odpowiedź. Oczywiście im szybsza osoba, tym jest tak, że za szybkość też dostajecie trochę więcej punktów, ale i tak najbardziej, słuchajcie, i tak najbardziej liczy się poprawna odpowiedź, więc nie ma co się jakoś spieszyć, jeżeli nie wiemy, tak? Bo jak nie wiemy, to i tak nie wiemy. Dobra, patrzę, czy jeszcze ktoś dołączy. Nie. No dobra, no to słuchajcie, ja uruchamiam z tyloma osobami, czy są. Możecie tego doświadczyć po prostu na sobie, jak to wygląda. Uwaga, zaczynam quiz. Patrzcie się na siebie tam na tej platformie i rozwiązujcie. O, Aniceta dołączyła.
Słuchajcie, dołączyły też nowe osoby, więc chwilę poczekamy, bo jak widzę, że niektórzy skończyli, a niektórzy grają, bo ja u siebie, słuchajcie, z panelu nauczycielskiego mam podgląd do tego, jak wam idzie. Czyli cały czas na bieżąco widzę, które odpowiedzi są jako poprawne, które są właśnie błędne. Ja już widzę, że Małgorzata skończyła, Karolina też skończyła, Beatka i Ania też już kończą. Aniceta zaczęła niedawno, a Barbara weszła, ale nie wiem, czy działa aplikacja. Oczywiście to jest też aplikacja na tablety, na smartfony, więc nie trzeba się podłączać do przeglądarki od razu. Tylko można w ten sposób zadziałać. I quizy tworzy się, tak jak powiedziałam, w bardzo prosty sposób. Możemy korzystać z już gotowych. Trzeba zawsze je wcześniej przeczytać, sprawdzić, czy nie ma jakichś błędów, czy nic się tam nie zadziało. Musicie napisać swoje refleksje, jak wam się podoba. Taki quiz w takiej formie. Widzę, że Ewa też dołączyła. Ja będę musiała, tak wiecie, chyba drapieżnie przerwać, albo po prostu też weźcie szybciej rozwiązujcie, bo chciałabym wam pokazać z panelu nauczyciela, co ja będę widzieć, bo słuchajcie, ja będę widzieć totalne dane waszych wyników, więc chciałabym zaraz udostępnić ekran i też wam to pokazać. I to na przykład ten quiz może też być świetnym podsumowaniem właśnie. Dzieciaki mają obejrzeć filmik, tak? Dajecie to w QR kodzie, a właśnie dodatkowo dajecie im stronkę, mają sobie zapisać zeszycie, wy od razu dajecie login, czyli ten PIN i oni mają sobie też rozwiązać ten quiz, a wy będziecie w domu widzieć po prostu cały podgląd, wynik, bo to też można zadać na zadanie domowe. Więc wy teraz macie okazję zagrać live. Jeszcze trzy osoby kończą, bo się dołączyły po prostu w trakcie. Ale ja już udostępnię ekran, żebyście wy widzieli. Mam nadzieję, że mnie teraz znowu mnie gdzieś tam nie zasztrobuje, bo jakoś tak jak mam dwie przeglądarki otwarte, to on zaczyna już świrować. Widzicie? Pełen obszar. Dobra, no ruszam się, ruszam się. Zobaczcie, jak to u mnie wygląda. O, ja mam podgląd. Widzę wyniki, widzę, kto jest pierwszy i tak dalej. Tu Małgorzata z Beatką chyba tak samo, tyle samo błędów. Widzę, co się dzieje przy sobach. Mogę już teraz na przykład zakończyć grę, ale widzę, że inne osoby grają, w związku z tym tego no, nie robię. Widać już, że Ewa przeskoczyła Karolinę, bo ma więcej poprawnych odpowiedzi. Jak nie popełni Ewa błędu, to może a tylko na przykład będzie miała same poprawne odpowiedzi, to być może przeskoczy nawet Małgorzatę. Więc to nie jest tak, że jak Małgorzata teraz jest na pierwszym miejscu, to tak zostanie. Więc to jest też fajne, że ja mogę. Beata, to Beatka, ok? Że tak może być. Także, aby quiz chyba trochę się trudny okazał, prawda? Taki quiz, jak go zduplikujecie, to możecie też modyfikować. Oczywiście Ewa już przeskoczyła dwie osoby, bo Karolinę i Małgorzatę, widzicie. No, natomiast może jeszcze przeskoczyć Anię, ale to by musiała nie popełnić żadnego błędu. No, niestety, została na tym miejscu, co jest. I mamy jeszcze dwie ostatnie osoby. Anicetę mamy jeszcze. Klikałam na chybił trafił. Okej, okay. No to też tak. No ale wiecie, zawsze się też wśród uczniów tacy znajdą, którzy będą robić na chybił trafił. No niestety. Tacy, co liczą na łódź szczęścia i zawsze im się uda. No ale to nie tylko w quizach, ale też w testach też tak robię. Także. O. Jeszcze Barbara, poczekam jeszcze na Barbarę. To tak, Ewa, to tak wciąga, tak jest.
i zobaczycie, co ja tu mogę jako nauczyciel widzieć. Zaraz zobaczycie. Czyli to jest też ważne w tej modelu odwróconej lekcji, żeby szybko uzyskiwać też informację zwrotną i żeby też właśnie ten materiał, który przekażemy, też się czymś takim zakończył, właśnie jakimś quizem, jakąś taką właśnie informacją zwrotną. W związku z tym to jest to narzędzie, chciałam Wam też pokazać, bo to jest fajne narzędzie, bo można go robić w czasie rzeczywistym, ale również jako zadanie domowe. Ja to zaraz Wam pokażę, jak to się robi jako zadanie domowe. Tylko trzeba mieć też stworzone konto, więc też sobie stworzycie, spróbujcie sobie stworzyć na bazie tych samych danych, co tworzyliście Learning Appsy. Czekamy jeszcze na Barbarę. Barbara już skończyła i zobaczcie, jak wszyscy skończą, to komputer sam mi zakończa. Pokazuje mi pięć pierwszych miejsc, tak? Kto tutaj wygrał? Małgorzata była pierwsza. Ja mam teraz możliwość, patrzcie, podejrzenia. Przesunąć. O, pytanie szóste było pytaniem najtrudniejszym. Pytanie szóste było: polowali na nie Leslie i Oli, tak? Dzikie bawoły. To była prawidłowa odpowiedź. Ja widzę, ile jest błędnych. On na przykład z pierwszym pytaniem nikt nie miał problemu, z jedenastym też nie. Więc świetne narzędzie do takiej naszej indywidualizacji, tak? Do zobaczenia, co rzeczywiście się nie sprawdza, co się sprawdza. Nowość mamy, jakieś standardy, tego jeszcze nie znam. Mogę wejść w pytania i zobaczyć, ile było poprawnych odpowiedzi, ile nie. I mogę zobaczyć, co mogę jeszcze zrobić. Załadować Excel. Ładuję Excel. Nie no, Małgorzata, jasne, że super. Ładuję Excel i mam pobrany Excel z dokładnymi danymi. Jak kto odpowiedział? Plus hicior, dla Was nie, bo Wy tam ocen nie stawiacie, ale dla mnie, która stawia oceny, hicior, bo mam od razu podane procenty, czyli mogę od razu postawić ocenę, tak? Od razu mi się sam sprawdza, mam cały podgląd, kto jak odpowiedział, kto coś się pomylił, więc mam świetną informację zwrotną na temat treści, które zadałam. I to jest fantastyczne, to mi się to mega podoba. Teraz w takim razie, jak w ogóle, co tu w ogóle można zrobić? Więc przede wszystkim trzeba być zalogowanym. Więc ja już jestem zalogowana. Widzicie, że tutaj jestem ja, moje konto. I na razie powiedzmy, że nie mamy swojego testu, ale chcemy wykorzystać tekst właśnie przez kogoś utworzony. To wpisujemy, co chcemy. Zobaczymy, co miałyście. Oto jest Kasia też, tak? Pisałyście mi. Oto jest Kasia, proszę bardzo. Oto jest Kasia chcę zobaczyć, co to jest w tej oto jest Kasi. Więc patrzę sobie na oto jest Kasia i patrzę, że tu jest 10 pytań. Klikam w to i patrzę. Jeżeli chcę zobaczyć, czy ktoś dał dobre odpowiedzi, to klikam na oko. I ono mi pokazuje, czy dobrze. Kto jest autorką oto jest Kasia? Mira Jaworczakowa. Jakie przezwisko miała ciocia Krysia, ciocia Zdzisia? Sprawdzam, czy pytania mi odpowiadają, czy są fajne. Stwierdzam, że tak, są fajne. I robię zadanie domowe. Robię zadanie domowe i wpisuję datę, do kiedy to ma być. Na przykład ja Wam zadam, ja to Wam zadam do 16 czerwca, czyli do jutra, na przykład do godziny 17 po południu, czyli PM musimy zaznaczyć. Mogę wybrać, czy chcę, żeby pytania były pomieszane. Czy pomieszane mają też być odpowiedzi, czy mogą gracze widzieć odpowiedzi po pytaniach, czy na koniec mają zobaczyć podsumowanie, czy pokazać ranking, czyli że będą widzieć, kto jest najlepszy, kto. Mogę to też wyłączyć albo mogę zostawić włączone. Czy ma być czasomierz? To teraz Wy się zastanawiacie, czy chcecie dać dodatkowy taki motywator w postaci czasomierza, czy to jest niepotrzebne? Można wyłączyć. Czy pokazujemy memy? Tak, memy też można wyłączyć, ale memy to są takie motywujące, że tam coś się pokazuje i czy ma być muzyczka, czy nie. To wy decydujecie, tak, co ma być. Można wszystko wyłączyć, a można zmieniać. I wtedy, jak ja już to zrobię, to klik kontynuuj. I pojawia mi się kod gry, strona, na którą wejść i ten pin, który trzeba wpisać. I teraz
to jest jako zadanie domowe, czyli każdy to może robić w innym momencie czasu, tak? W innym momencie czasu. My uczniom musimy podać tylko, na jaką stronę mają wejść i jaki kod mają wpisać i powiedzieć, że mają nie wpisywać całego, wiecie, imienia i nazwiska, tylko na przykład imię z pierwszą literą nazwiska albo numer dziennika, tak? Coś takiego, żebyście wiedzieli, że to trzeba uważać na to rozpowszechnianie tych danych, więc nie namawiamy do tego, żeby pisali całe imię i nazwisko, ale żeby pisali coś, żebyśmy wiedzieli, kto to jest, tak? Więc numer dziennika czy coś w tym stylu. I w ten sposób im przekazujemy, tak jak ja Wam przekazałam, możecie sobie zapisać, uruchomić później, zobaczyć, jak to działa. No to teraz pora zobaczyć, jak się tworzy taki quiz. Albo w ogóle, jak ja mam ten quiz, oto jest Kasia, zobaczcie, ja ten quiz, oto jest Kasia, mogę też, pokazywałam Wam, duplikat zrobić. O, duplikat, utworzył się duplikat i ja w moje quizy mam, oto jest Kasia. Oto jest Kasia, a tu jest pokazane, że to jest duplikat. Tam, gdzie są moje, to nie ma. Ruszam, dobra, już myślałam, że mnie zawiesiło, słuchajcie, bo nic nie komentujecie, a ja już się przestraszyłam, że gadam na marne. Więc tam, gdzie ja utworzyłam, to jest po prostu nic nie ma napisane. A jak jest duplikat, to jest takie duplikat. I zobaczcie, ja mogę teraz uruchomić ten quiz, czyli kliknąć w niego i mam opcję edytuj, czyli ja przez kogoś utworzony quiz mogę edytować. Mogę zmienić tytuł, mogę usunąć pytanie, mogę nacisnąć edytuj i mogę coś tu zmienić, zobaczcie, wstawić swoje, mogę zmienić ilość czasu, mogę usunąć, zostawić tylko 3 odpowiedzi, co chcę mogę zrobić, tak? Wszystko, co chcę zrobić, to muszę oczywiście zapisywać, żeby to się zapisywało i dokonałam jakiejś zmiany. Tworzenie quizu jest bardzo proste. Tworzymy pytanie i kilka odpowiedzi. Ja bym chciała jeszcze na koniec, właśnie żebyście Wy utworzyły sobie konto tutaj w tym, żebyście już miały, wiedziały, że coś takiego jest, żebyście znalazły jakiś fajny quiz, zrobiły duplikat i żebyście spróbowały utworzyć nowy quiz. Nowy quiz, który ja powiem, jak się tworzy. Na razie bardzo proszę, abyście weszły na stronę quizis.com. Ja też wejdę na tą stronę, żeby Wam pokazać, jak się tworzy. Quizis.com. I powinniście mieć taką pustą stronę. Pustą stronę. U góry mamy login, ale my jeszcze nie jesteśmy zalogowani. I mamy sign up. To jest zarejestruj się. W związku z tym klikamy zarejestruj się. I możecie się zapisać za pomocą Google'a, jak macie Gmaila, a możecie po prostu od początku jako ze swojego e-maila. Jeżeli klikacie na e-maila, to wybieracie siebie jako teachera. Znowu wpisujecie jakąś nazwę użytkownika. Wasz prawdziwy mail, hasło, musi mieć przynajmniej 6 znaków. No i pojawi się tutaj przycisk OK i wtedy ten OK zaklikacie i już macie utworzone konto. Czyli jeszcze raz, sign up, czyli zarejestruj. Tutaj jesteśmy na tej stronie, to u góry sign up. Sign up with mail, chyba że macie Gmaila, to się z Google'em zalogujcie, ale jeśli nie, to with mail. Teacher, wybierać, że jesteście nauczycielem. Nazwę użytkownika, mail i hasło. Jeżeli utworzyliście konto na Learning Appsie, spróbujcie tutaj wykorzystać te same dane. Do tych edukacyjnych rzeczy warto jest to samo, bo się potem sobie pogubi. I dajcie mi znać, jak utworzycie konto. Jak utworzycie konto, to powinniście być na takim czymś. Tu jesteście Wy, Wasze imię i nazwisko i tak dalej. Bardzo proszę, dajcie znać. I się znowu zawiesiłam.
Dajcie znać, jak utworzycie. Coś jest ten, klik już stwierdza, że za długo. Przypomniałam sobie treść. Aha, treść z tego. Ok, dobra. Quizzes, sign up, słuchajcie. Rejestracja, zielony przycisk. Albo za pomocą Google'a, albo po prostu tworzycie za pomocą maila, wpisujecie jakąś nazwę użytkownika, maila, hasło i tworzycie. Dajcie znać, jak już będziecie mieć. Dajcie znać, jak już będziecie mieć, bo teraz kolejne zadanie to będzie znalezienie fajnego quizu i zduplikowanie go do siebie. Czyli znajdujemy fajny quiz i duplikujemy go do siebie. Udało się utworzyć konto w ogóle. Ja sprawdzę, czy nie zapisałam, taka cisza. Tworzycie sobie konto i szukujecie jakiegoś kurczę. Kończył mi ta prezentacja znika cały czas. Aha, jak zmienić język na polski? Nie otworzyło się od razu w polskim. Powinno być na dole. Poczekaj, dobra. Zaraz spróbuję, bo ja mam od razu w polskim. Już ci zaraz powiem. Ustawienia po lewej stronie w pasku. Po lewej stronie w pasku, jak jesteś zalogowana, masz menu, na dole masz profil i ustawienia. Settings. Po angielsku będzie settings. Jak naciśniesz na te ustawienia, to pojawią Ci informacje, jakie masz konto, jaką masz nazwę. I tam jest też język i sobie wybieracie Polish i zapisz zmiany. I zapisz zmiany. Czyli taki pasek jest tutaj z tej strony i macie tu napis tutaj swoje imię i nazwisko, menu i idziemy na dół i mamy ustawienia, taką zębatkę. Settings, klikniecie w to i tam trzeba poszukać, zmienić język na polski. Ok, super. Poszukajcie jakiegoś w pustym okienku, wpiszcie to, co chcielibyście znaleźć. To, co chcielibyście znaleźć. I zduplikujcie po prawej stronie, zduplikujcie. Jak przejść okienko z pytaniem, gdzie uczysz? Nie da się, trzeba tam wpisać. Szkoła podstawowa albo coś, bo jak wybieramy jako nauczyciela, to oni chcą po prostu wiedzieć.
Nie da się tego przejść. To by trzeba było tworzyć jako normalnego użytkownika. Jeżeli wybieramy opcję teacher, to wiadomo, że wybieramy opcję edukacyjną po prostu i wtedy on nas o to prosi, żeby podać. Ale to nic nie szkodzi. Ja tam mam znalezioną szkołę. Najpierw miałam gimnazjum, a potem sobie to zamieniłam na obecną szkołę podstawową. No więc wyszukaj swojej szkoły. Jak nie ma, to po prostu można ją dodać. To jest też dla twórców taka informacja, z jakich stron, skąd ludzie korzystają też, no i potem też w profilu można sobie znaleźć. Przy okazji, jak się szuka szkoły, to można zobaczyć, czy czasem już nie ma. Jak jest, to znaczy, że ktoś już musiał ją wprowadzić. Wyszukajcie jakiś quiz. Ja tu jeszcze raz pokażę, jak to się robi. Pustym okienku, tam gdzie jest lupka, szukacie. Już pokazuję. O, jeżeli jesteśmy, to zobaczcie, tutaj mamy lupkę u góry. U góry jest lupka, albo tutaj na środku się pokaże lupka w zależności. No to wpisujemy właśnie, co się znaleźć, tak? Oto jest Kasia, dzieci z Bulerbyn. Się uparłam dzisiaj na te dzieci. Ale ja bardzo lubiłam tę książkę, wiecie? Uwielbiałam. Dzieci z Bulerbyn. No i tutaj, zobaczcie, pojawią Wam się różne quizy. Klikacie w któryś, który Was interesuje po prostu i obok macie duplikat. Naciśnijcie na ten duplikat i sprawdźcie, czy macie w moje quizy. Jak naciśniecie duplikat. Sprawdźcie, czy macie w moje quizy. Gdzie zmienia się język na polski? Dobra, bo tam trzeba wpisać. Jasne, nie ma sprawy, już pokazuję. Weszliśmy na stronę. To jest strona, jak jesteśmy. I tu jest ten boczny pasek. Zobacz profil, moje quizy, idziemy dalej, kolekcje, memy. Profil ustawienia mamy, czyli settings, taka zębatka. Klikamy w tą zębatkę i idziemy na dół suwakiem, bo tu są dane naszego konta. I zmieniamy język na polski, na Polish, bo to jest po angielsku. I zapisujemy zmiany. I tutaj to jest. Kolejnym waszym ruchem jest właśnie, żeby wpisać sobie tutaj, gdzie jest ta lupka, jakąś temat, kategorię quizu, na jaki temat chcecie znaleźć i nacisnąć właśnie duplikuj. Jak na przykład klikniecie w ten quiz, po prawej stronie pokaże się duplikuj. Na przykład tu jest jakaś tabliczka mnożenia. Klikam w tą tabliczkę mnożenia. Nie pojawia mi się tabliczka mnożenia. Nie mam pojęcia dlaczego. Jeszcze raz. Jeszcze raz. Wiedza przydatna i taka sobie. Lektury, mistrz tabliczki mnożenia. Jeszcze raz kliknę. O, jest. Pojawił mi się mistrz tabliczki mnożenia. I tu obok, jak klikniecie w ten quiz, który Wam się podoba, naciskacie duplikat. Dajcie znać, czy już to macie. I sprawdźcie w moje quizy. Tu po lewej stronie w pasku są moje quizy. Czy Wam się ukazał ten quiz? Czy go macie w swoim? To bym chciała, żebyście teraz już to zrobiły. I dajcie znać, czy macie go w swojej quizy. Czy to z matematyki znajdziecie, czy to z polskiego, czy to może z jakiejś lektury. Znajdźcie jakiś po prostu, który ma.
Udało się, słuchajcie. Dobra, super. No to teraz patrzcie, ja Wam pokażę, jak macie ten, jak wchodzimy w moje quizy i macie w tych moich quizach, będziecie miały wszystkie quizy, które Wy stworzycie i które macie zduplikowane. Kliknijcie w ten quiz, który zduplikowałyście i tutaj zobaczcie panel po prawej stronie. Ten quiz możecie wydrukować i zrobić go po prostu na kartkach. O, tak, proszę bardzo, gotowy quiz do druku. Mi się już od razu robi podgląd wydruku. Tak to będzie wyglądało. Tak? Od razu jest też, są też podane odpowiedzi dla nauczyciela. Czyli można taki quiz wydrukować. Ale możemy też taki quiz zadać jako zadanie domowe. Kliknijcie też sobie, jak to działa. Zadanie domowe. I tutaj ustalacie do kiedy, ten czas. Tu zmieniacie te opcje, to co byście chciały. I możemy też wybrać set memów, który nam odpowiada. Zobaczcie. Czy to będą takie memy, czy to będą takie memy. To będą memy, sorry, nie tym razem na przykład. Możemy zobaczyć, sobie zobaczyć, co tu jest. Więc można też dostosować memy. Sorry, nie tym razem, sorry, masz problem. Czy też ze SpongeBobem. To jest też fajne, że, też, że możemy zindywidualizować te memy i wybrać sobie, jakie chcemy. No i jak to zrobimy, wszystko tu ustawimy, to po prostu naciskacie kontynuuj. Naciskacie po prostu kontynuuj i pojawi Wam się uruchomienie podanych tych danych, tego PIN-u, tego pięciocyfrowego czy sześciocyfrowego kodu i stronę, z których działacie. Możecie też ten quiz uruchomić live, czyli jesteście w pracowni komputerowej z dziećmi, albo właśnie macie tablety do dyspozycji, czy też na parę, czy też samodzielnie. Możecie ich uruchomić live i wtedy będą uczestniczyli tak jak Wy przed chwilą ze mną, tak? Tak jak ja Wam udostępniłam i Wy mogłyście brać w tym udział. Ten quiz, słuchajcie, możemy też edytować. Czy nadążacie? Czy jest ok wszystko? Nadążacie na tym, co teraz pokazałam? Ok, dobra. Więc ten quiz możecie też edytować. Naciśnijcie, dopiero wprowadziła dane media. Ewa, dopiero wprowadziłaś dane, ale jakieś mi się gify u Ciebie ukazały. Jakieś gify tu wrzuciłaś. Co ty, Ewa, tu wrzuciłaś? Jakieś stronki ci się ukazały. To tak celowo czy przez przypadek, Ewa? Wrzuciłaś jakieś gifki. Wprowadziłaś dane, czyli dopiero utworzyłaś konto. Ok, no to jesteś tam, możesz sobie wybrać jakiś quiz, wyszukać i zrobić duplikat. Już macie, duplikuj, duplikat. I każdy quiz, obojętnie czy jest mój, czy jest nie mój, możemy play live albo jako zadanie domowe. Ale tylko ten, który jest zapisany jako duplikat albo jest nasz, możemy edytować. Klikamy na na ten ołóweczek. I wchodzimy w edycję. Zobaczcie, może tu utworzyć nowe pytanie, a możemy też te, które nam się nie podobają, po prostu usunąć. Po prostu możemy pousuwać. Możemy, patrzcie, zmienić czas. Jak wejdziemy w edytuj, jeszcze w to zielone, to totalnie wchodzimy w edycję pytania, tak? I tu też. Możemy na przykład zrezygnować z jednej odpowiedzi, tak? Że co było powodem spóźnienia się Antolki do szkoły? My chcemy, żeby były tylko trzy odpowiedzi, jedną usuwamy, jedną dajemy do kosza. O, i wtedy będą się ukazywać tylko trzy. Za każdym razem, jak coś zmienimy, musimy zapisać, tak? Czyli zielonym zapisać i później, jak to się zrobi,
To powinno być zatwierdzone i powinniśmy mieć możliwość. Aha, tu jeszcze możecie, bo z czego wam nie powiedziałam? Quiz może być z paroma poprawnymi, słuchajcie. Tylko wiecie co? Trzeba powiedzieć uczniom o tym, że mamy quiz, w którym jest więcej prawidłowych odpowiedzi. O tak. Żeby oni wiedzieli, żeby to nie było zaskoczeniem. Albo że jest tylko jedna poprawna. Słuchajcie, coś. Okej, dobra. Jeszcze raz robię. Chcę to zedytować. Usuwam to, usuń i robię zapisać. Mogę zmienić na przykład 20 sekund i robię zapisać. Proszę mi to nie. Nie chcę mnie przeszkolić dalej, przepuścić dalej. Spróbujcie wejść w edycję i spróbujcie coś tam usunąć. Zmienić 20 sekund. O, zmieniło się. To też mogę zmienić na przykład 20 sekund. O, i się zmienia. Każde pytanie mogę też duplikować. Jak na przykład mam podobne pytanie, to mogę sobie ułatwić. I mogę sobie wyedytować. Zastanawiam się tylko dlaczego. Zobaczcie. Usuwam. I robię zapisać. I on w tym momencie tego nie chce już łapać. Nie mam pojęcia dlaczego. Możecie też spróbować utworzyć nowe pytanie. Coś tutaj nie chciało zadziałać, wiecie? Nie mam pojęcia, to być może jest coś u nich. Nie wiem, ja teraz zrobię, wiecie, proste. 2 dodać 2 i mam odpowiedź 4, 5, 3, tak? I robię, że 10 sekund, bo to jest bardzo proste. I robię zapisać. Aha, nie wybrałam prawidłowej odpowiedzi. Muszę wybrać, która odpowiedź jest prawidłowa, czyli zaznaczam czwórkę. I robię zapisać. Patrzcie, teraz mi zaskoczyło. Więc coś tutaj jest, że nie chce mi się edytować pytania. Nie mam pojęcia dlaczego. Być może coś tutaj technicznie coś jest. Chcę usunąć i zapisać. Powinno zacząć się kręcić i powinniśmy wrócić do quizu, a on tego nie chce zrobić, więc anuluję. Natomiast widzicie, że każde nowe pytanie możemy tak zrobić. Mogę też to nowe pytanie usunąć. Mogę też usunąć pytanie tutaj, które mi się nie podoba, tak? Ulubione powiedzonko, czy też jaką niespodziankę przywiozłam. No jak coś nam się nie podoba, to po prostu teraz zrobię jakie nieszczęście. O, usunę, usuń. Usunąć, usuwanie też działa. Jeżeli natomiast, zawsze na końcu, słuchajcie, to jest taki śmieszny tekst, wykończyć quiz. Po prostu jakoś tak chyba źle się przetłumaczyło. Ma być zakończyć quiz oczywiście. I to znaczy, że zakończymy quiz i on już jest gotowy. Czy jak do tej pory jest to dla Was jasne? Spróbowaliście sobie tam ten quiz zduplikować, tam spróbować coś poedytować, dodać, usunąć, zmienić czas? Czy to jest do tej pory jasne? Tam widzę, że Beata jeszcze ten Ewa coś chciała napisać. Okej, to Wy to najwyżej piszcie. Jak są pytania w trakcie też, bo teraz słuchajcie, jeszcze na koniec chciałam Wam pokazać, jak się tworzy nowy quiz. To jest też bardzo proste. U góry mamy coś takiego, albo tu z lewej strony mamy utwórz nowy quiz. Super Beata. Albo create new quiz. Plusik, generalnie plusik to tworzymy nowe. Więc naciskamy na plusik i pierwsze okienko, które nam się ukaże, to jest, że wpisz nazwę quizu, tak? Ja zrobię dodawanie, bo zrobimy z tymi trzema pytaniami, tak? Czas nas goni, ale chciałabym, żebyście jeszcze to przeszły. Dodawanie. Popatrzcie, można dodać obrazek. Po prostu klikamy tutaj i możemy wybrać jakiś obrazek. Natomiast ja zrobiłam dodawanie. Język mam polski i po prostu robicie zapisz. I tyle. Nic Was nie interesuje. Jak już mamy zapisz, to jesteśmy w miejscu, gdzie mamy dodawać pytania lub też wyszukać istniejące.
Więc pokażę Wam, jak dodać nowe zupełnie, a jak wyszukać istniejące. Więc robię utwórz nowe pytanie. No i było dodawanie, więc robię 13 dodać 6. I robię 19, 18, 17. Zaznaczam poprawną odpowiedź. Zaznaczam czas, tam 20 sekund. I zostawiam jeden poprawny, ponieważ jest jedna poprawna odpowiedź. I robię zapisać. Kręci się, jest. Kolejne. Mogę utworzyć sama nowe, ale skoro robię dodawanie i dodawanie jest takie znane i proste, to może ktoś już utworzył. Więc zajmuję się tutaj tutaj tym przyciskiem wyszukaj istniejące. Otworzy mi się takie okienko, że ja muszę tu wpisać, co mnie interesuje. Więc ja robię dodawanie, wpisuję, tak? Bo ja chcę dodawanie. I mam to poszukać albo z moich quizów, albo z duplikatów. Tak? Mogę dołączyć do duplikaty, ale z moich nie chcę. On mi w tym momencie, słuchajcie, szuka różne matematyczne quizy. Więc ja sobie mogę, klikam w jakiś, klikam w ten. I patrzcie, jeżeli jakieś pytanie mi się podoba, to klikam po prostu dodaj, dodaj, dodaj. I tak naprawdę prawie się zupełnie nie namęczyłam, a stworzyłam, można powiedzieć, praktycznie nowy quiz z różnych wybranych. I tak naprawdę mogę tworzyć cały czas jakichś wybranych od innych. Więc jak nie mam czasu myśleć, mam gorszy dzień, nie wiem, chcę na szybko, chcę pomieszać quizy innych, co robię w ten sposób? Mam ochotę, mam wenę, robię utwórz pytanie i wymyślam swoje autorskie. Jak już skończyłam, czyli mam wszystko, co chcę, to u góry zobaczcie, wykończyć quiz, czyli zakończyć quiz. Klikam to i platforma nas poprosi, żeby podać poziom, dla jakiego to jest, tam, czy to jest piąta klasa, szósta i tak dalej. Czego dotyczy, to ja zaznaczę matematyki. On tu jeszcze prosi o inne, no to zrobię, że wczesna matematyka, tak, bo to jest dodawanie. No i robię zapis szczegóły. Tu niestety jest po angielsku, więc, ale to są znaczy przedmioty. I zobaczcie, mój quiz jest utworzony. Spróbujcie teraz jakieś 3-4 maksymalnie pytania jeszcze zrobić, żebym miała to poczucie, że umiecie stworzyć własny quiz, że dodać swoje pytanie, ale też wziąć z innych. Możecie zrobić też dodawanie albo odejmowanie, albo możecie tę jakąś lekturę, z pewnością będzie dużo materiału, więc spróbujcie jeszcze. Fajnie, no mówię, i to może być też takim właśnie dodatkowym sprawdzeniem do tej odwróconej lekcji, dodatkowym sprawdzeniem ich wiadomości, tego quizu, jakiejś ankiety, jakiejś właśnie ewaluacji, w ten sposób możecie to zrobić. Spróbujcie jakiś prosty z trzema, czterema pytaniami, tak już na zakończenie. Aha, i jeszcze w ogóle możecie link też, wiecie, pobrać, nie? Tu jest taki hasło udostępnij. Ja mam dużo znajomych, więc mogłabym znajomym to dać, tak? Albo mogę uzyskać link. I zawsze tu jest link i mogę ten link też skopiować i podać, tak? Zobaczcie, mi od razu się wyświetlają moi znajomi, tak? I mogę im właśnie. I od razu mi wyszukuje, że to w mojej szkole i tak dalej, także wiecie, od razu wszystko widać. Więc słuchajcie, próbujcie. Spróbujcie stworzyć prosty quiz. I one się wszystkie pojawią, słuchajcie, w moje quizy, tak? Ja już może oto Kasię, słuchajcie, sobie, oto Kasię to bym sobie tak naprawdę usunęła. Kliknę w oto Kasię i usunę, bo jestem, mam tyle tych testowych, że szok. Tu z webinarium też się usunę.
Ja na przykład, słuchajcie, przed sprawdzianem robię sprawdzian i przed sprawdzianem na przykład udostępniam uczniom taki quiz dosyć duży, poważny, taki przed sprawdzianem, tak? I tam robię dużo podobnych zadań, które potem pojawiają się na sprawdzianie, daję im możliwość jeszcze poćwiczenia, utrwalenia. Kto chce, może skorzystać. Zadaję takie na zadanie domowe właśnie. Karolina, masz. Dobra, super. A spróbuj pobrać link i mi tutaj wstawić, to sobie zobaczę, co za quiz zrobiłaś. Jak klikniesz quiz, to po prawej stronie, obok edycji, duplikatu, drukowania, masz taki znaczek udostępnij i jak klikniesz, to u góry możesz uzyskać link do udostępniania. Skopiuj i tutaj wyślij, to sobie zobaczę. Ja tymczasem zamknę udostępnianie ekranu. Wracam już tutaj. Słuchaj, jak klikniesz w twój quiz, który zrobiłaś, to po prawej stronie tam masz taki pasek, jest napisane edytuj, duplikuj i masz też udostępnij. Jak klikniesz to udostępnij, to pojawi ci się okno i u góry masz uzyskaj link. Jak klikniesz ten przycisk, to ci się pojawi link, masz go skopiować i tutaj wstawić. Wiesz, czy mam ci pokazać? Tylko musisz kliknąć w dany ten quiz. O, już masz. Super. Zaraz zobaczę, czy mi się wyświetli. Tak, wyświetla mi się. Geografia, 6 pytań. Super. Utworzyłaś jakieś sama, czy wszystkie robiłaś na podstawie od innych? Od innych. Plusikiem też możesz tworzyć swoje. Ok. No dobra, słuchajcie. Podsumowując, to pierwsza część naszego spotkania była poświęcona tym, żeby zmierzyć się z tym, z czym w ogóle. Cały czas mi to znika. Czyli w pierwszej części zrobiliśmy podsumowanie, taką trochę opowieść o tym, czym jest w ogóle odwrócona lekcja, na czym polega. Co jest ważne, co jest mniej ważne, jakie są wady, jakie zalety. W sumie ustaliliśmy, że tak wad nie ma, tylko to są bardziej wyzwania dla nas, dla nauczycieli. Dostaliście takie krótkie instrukcje krok po kroku, jak się do tego przygotować. Później pokazałam Wam Learning Appsy, a w nich przede wszystkim właśnie te wideo adnotacje i pokazałam, jak stworzyć właśnie z fajnego filmiku taki interaktywny, aktywny materiał do obejrzenia. Pokazałam też, jak otworzyć w prostym szablonie aplikację. Super, Beata. Tam też stworzyłyście konto. Później poznałyście copy-paste design, czyli fajne narzędzie do tworzenia planszy z jakimiś właśnie informacjami, ciekawostkami, czy też merytorycznymi sprawami. No i na koniec, jak można też fajnie zweryfikować wiedzę uczniów, którzy obejrzą ten przygotowany przez nas materiał, czy też wizualny, czy też filmik, czy też w jakiejkolwiek innej formie. Właśnie quizzes, że można to zrobić live, czyli możecie też na dzień dobry na lekcji zrobić, tak? Dowiedzieć się od razu, mieć informację zwrotną, albo im zadać jako zadanie domowe. Czy macie, słuchajcie, jakieś pytania do mnie? Czy macie jeszcze jakieś pytania, czy coś jest niejasne? To już jesteśmy tak naprawdę na końcu. Mam wrażenie, że ten czas bardzo szybko zleciał. Fajnie, że dotrwaliście do końca, to jednak piątek. Mój to jest ostatni webinar, jeśli chodzi o Zaprogramuj przyszłość. Fajnie, że mogłam podzielić się moją wiedzą. Mam nadzieję, że wyniosłyście z tych zajęć inspiracje, nowe narzędzia i że wykorzystacie to, zaplanujecie sobie, jak to można wykorzystać, już może już nie w tym roku, ale w przyszłym, od września. I będziecie próbować to zastosować, wykorzystać też właśnie tablety, które macie, czy też zadać na zadanie domowe. Podpowiem Wam, że fajnie też wtajemniczyć rodziców w to. Czyli na przykład na zebraniu rodziców
im zadać taki quiz, żeby zobaczyli, jak to wygląda, bo wtedy oni też będą bardziej pozytywnie do tego nastawieni i też będą zachęcać swoje dzieci, żeby to robiły. W ogóle warto rodziców zarażać tą pozytywną stroną technologii i pokazywać im te fajne rzeczy, bo wówczas oni stają się takim naszym też wsparciem, takimi naszymi partnerami. Także zachęcam też Was, żebyście może pomyślały nad taką formą też, żeby pokazać, czy też zrobicie lekcję otwartą i zaprosicie rodziców ze wsparciem dzieci właśnie, czy też pokażecie. Rodzicom wtedy możecie powiedzieć, że mogą na swoich smartfonach pracować na przykład. To wtedy też będzie ten sprzęt. Może też zobaczą właśnie, jakie fajne rzeczy można robić, więc też będą gdzieś tam zarażeni. Dobrze, to słuchajcie, za 2 minuty wybije godzina 21. Życzę Wam jeszcze miłego wieczoru, życzę fajnego weekendu. Bardzo dziękuję za miłe słowa. Życzę Wam odpoczynku też, szybko wakacje jeszcze, żeby jakoś dotrwać do tego piątku z tym natłokiem pracy, która nas jeszcze czeka. I bardzo dziękuję za dzisiaj. To webinarium pewnie trochę w okrojonej jakiejś formie będzie na pewno dostępne za jakiś czas. Cały czas mi znika ta prezentacja. Przypominam, że był to webinar w ramach Zaprogramuj Przyszłość z funduszy unijnych, tutaj organizowany przez Fundację Orange oraz Stowarzyszenie Mistrzów Kodowania. Także bardzo serdecznie Wam dziękuję. Do zobaczenia. Dobranoc, do widzenia. Może kiedyś będziemy miały okazję się spotkać w realu, nie tylko online. Zapraszam Was po inspirację na stronę Mistrzów Kodowania, na stronę programu Zaprogramuj Przyszłość. Tam też znajdziecie mnóstwo rzeczy. Także do zobaczenia i działajcie. Dobranoc.